Polskie Radio Białystok. Dzień dobry, no właśnie już można powiedzieć nawet taki wczesny dobry wieczór tutaj ze stadionu przy Roosevelta w Zabrzu. Rzeczywiście przedostatnia kolejka piłkarskiej Ekstraklasy, kolejka numer 29 startuje właśnie w Zabrzu. Mecz Górnika z Jagiellonią Białystok. Jagiellonia w tej chwili na 9 miejscu w tabeli, 34 punkty, Górnik oczko mniej i 11 miejsce. Więc właśnie mecz się rozpoczął, oba zespoły za bardzo nie mają tutaj o co walczyć, no chociaż każde miejsce to wiadomo, dodatkowe pieniądze do klubowej kasy, pozycja wyżej to 200 tysięcy, więc może choćby i z tego względu warto to wyższe miejsce powalczyć, chociaż w przypadku Jagiellonii zdaje się regulamin drużyny przewiduje to i klubu też, że jeżeli nie będzie miejsca w pierwszej ósemce, to tak zwane premie są zamrożone i Jagiellonia już te premie jakby może o nich tylko pomarzyć za cały ten sezon. W każdym razie pora, żeby przedstawić składy. Jagiellonia rozpoczęła, chociaż może za chwilę, bo Jagiellonia właśnie w polu karnym Górnika, przykryw pole karne, Pulić nie doskoczył do piłki, ta przeleciała na drugą stronę pola karnego, Górnicy rozgrywają we własnej 16, Jagiellonia wysoko podchodzi, atakuje, przejmują piłkę piłkarze z Zabrza, ale tylko na chwilę, nie, jednak nie, jest Jimenez, ale już przykryw wyjaśnił sytuację, oddał piłkę do kolegi, chciał, ale oddał do przeciwnika i Jimenez rusza lewą stroną, podaje do Erika Janży, Słoweniec dojdzie do piłki przy linii bocznej boiska, jest w polu karnym piłka i tam coś się dzieje, zamieszanie jakieś, ktoś strzela, ktoś odbija. A to, że mówię, że ktoś coś, to dlatego, że właśnie jak zwykle w Zabrzu, trybuna prasowa, dalej to samo. Znajduje się na trzecim piętrze, a może i wyżej, no i jeszcze w narożniku stadionu, więc ja tutaj to pole karne, w którym jest teraz bramkarz Górnika, Martin Chudy, widzę doskonale, ale to drugie, gdzie jest Ksawier Dziekoński, no to już tak słabiej, a jak będzie ciemniej się robiło na stadionie, na razie jeszcze w miarę dobra pogoda, to będzie tylko gorzej. Za każdym razem ten mój apel, niech się wreszcie ktoś ogarnie w tym mieście, niech tego wstydu już nie będzie więcej, żeby ten stadion wreszcie dokończyć, żeby stworzyć nam, dziennikarzom, normalne miejsca prasowe, bo dzisiaj, tak szczerze powiedziawszy, w Zabrzu to jest praca za karę. Tak bym sobie wyobrażał, że gdybym miał syna, a nie mam, mam córkę, i gdybym miał syna, i gdyby ten syn był niegrzeczny, na przykład bałaganił, nie chciał sprzątać po sobie i tak dalej, to bym powiedział: synku, jeszcze jeden taki numerek i jedziesz na stadion do Zabrza mecz komentować. Takie są tutaj przyjemne warunki pracy. Dobra, pora na przedstawienie składów obu drużyn. Zaczniemy od gospodarza, od Górnika Zabrze. W bramce Martin Chudy, w obronie Dariusz Pawłowski, Przemysław Wiśniewski, Adrian Gryszkiewicz. Oni grają tutaj takim systemem 3-5-2. Potem mają też w drugiej linii Erika Janże, Norberta Wojtaszka, Janisa Masurasa, Aleksana Mane i Bartosza Nowaka. No i tacy najbardziej wysunięci: Aleks Sobczyk i Jesus Jimenez. Jagiellonia natomiast dzisiaj w składzie następującym, w bramce, jak wspomniałem wcześniej, Ksawier Dziekoński. Dalej mamy w obronie na prawej stronie, chociaż to też gramy chyba systemem 3-5-2, bo tak powiedziałbym trzema obrońcami, to tutaj mamy Bożeja Augustyna, Mirosława Mazura i Bartłomieja Wdowika, jest też, ale o tym za chwilę, bo Tomasz Przykli w polu karnym znowu, wybijają rywale piłkę, więc dalej mamy Bogdana Cyru i Bartosza Bidę i mamy Tomasza Przykrila i Bartosza Kwietnia, notabene dzisiaj obchodzi swoje 27 urodziny Bartosz Kwiecień, zawodnik urodzony w maju, Taras Romańczuk jest, Jesus Imas i Jakow Pulić, taką jedenastkę do gry desygnował dzisiaj trener Rafał Grzyb. No i Jagiellonia znowu prawą stroną, bardzo aktywny w tych pierwszych minutach, Tomasz Przykryl ma z prawej strony Imaza, do niego piłka, Imas ostry kąt, będzie strzelał Imas, odbita piłka i rykoszet, a po rykoszecie zdaje się Bida nie dotknął piłki, nie, był tam obrońca drużyny Górnika Zabrze, jeszcze chyba ręce Martina Chudego i w związku z tym mamy rzut rożny, nie, sędzia jednak uznał, że się pomylił, Tomasz Kwiatkowski z Warszawy jednak uznał, że chyba Bartosz Bida ostatni tej piłki dotykał, zanim wyszła za linię końcową boiska, w związku z tym mamy aut bramkowy i Górnik rozpocznie od 5 metra sprzed własnej bramki. Zielony strój Martina Chodego, on ma na koszulce numer 84. Nasz Ksawier Dziekoński w stroju czarnym z czerwonymi wypustkami, numer 55, Jagiellonia na żółto i czerwono, a Górnik tradycyjnie też biało-granatowe stroje, też z szachownicą, z kolorami białym, granatowym i czerwonym. Jeszcze jedna niedogodność na stadionie tutaj w Zabrzu to jest to, że nie ma, znaczy zegar jest boiskowy z wynikiem i z minutami uciekającymi, tylko że ja go nie widzę, bo on jest na tej ciągle istniejącej jeszcze starej trybunie, więc nie wiem, komu on w tej chwili służy. W każdym razie nie mnie, ja to muszę odmierzać sam. Piłkarze z Zabrze w naszym polu karnym i zablokowany strzał jednego z nich, dobitka jeszcze. Reklamują Górnicy, że powinien być rzut karny, bo strzał piłkarza z Zabrza zablokowany ich zdaniem ręką jednego z naszych piłkarzy, ale sędzia nie reaguje, co nie znaczy, że jeszcze nie wróci do tej sytuacji, bo wystarczy, że panowie z VAR podpowiedzą mu, że tam jednak kontakt był. Ale na razie nic takiego się nie dzieje. Górnik gra dalej w środku boiska.
Mamy Wojtaszka, Wojtuszka, przepraszam. Zagrali, chcieli zagrać piłkarze z Zabrza bezpośrednio za nasze linie obronne, prostopadą piłkę w kierunku graczy ofensywnych, ale ta piłka nie przeszła. Jagiellonia w odpowiedzi rusza i jak zwykle prawym skrzydłem przykryl do Imaza, który na środku połowy Górnika Zabrze rozgrywa piłkę z Puliciem, ale piłka uciekła, przejął to Bartosz Nowak i zagrywa takim zewnętrzniakiem w lewą stronę boiska. Tam Słoweniec Erik Janża toczy pojedynek z Bogdanem Cyru już przed polem karnym. Dobry wcisk Cyru, sędzia nie gwiżdże, wszystko czysto, ale piłka wraca do Górników. Oddają nam na środku do Pulicia, no ale Pulic zupełnie sam, nie ma komu zagrać. Holuje piłkę do przodu, zagrał w prawą stronę do przykryla. Rywale popełnili błąd, piłka wraca do Pulicia, nie wróciła. Odbita przez obrońcę, Pulic leży, leży też obrońca Górnika, ale on się pozbierał, Adrian Grzyszkiewicz. No i Górnicy rozkręcają akcję prawym skrzydłem. Jest tam Janis Masuras, przy nim Bartłomiej Wdowik, i Bartłomiej wyprzedził Masurasa i jeszcze zdążył piłkę kopnąć o jego nogi. Nie wiem, być może Państwo słyszą, jak tutaj powiewa w ten mój mikrofon, w ten mój hełmofon. Szczerze powiedziawszy, 7 maja, a ręce to tak zgrabiały, jakby tutaj co najmniej 7 listopada był. No nie są to wiosenne warunki, no ale to już nie jest oczywiście wina tutaj gospodarzy tego obiektu, czy gospodarzy tego miasta. Warunki obiektywne na pogodę. No na razie jeszcze nie potrafimy nic poradzić w Rosji. Jak wiadomo, w Dzień Zwycięstwa potrafią rozgonić chmury, ale wiatru chyba zimnego to jednak nie potrafią rozgonić. Na razie jeszcze nie. Jagiellonia na własnej połowie. Bartłomiej Wdowik czeka, żeby rzucić piłkę komuś. Komu? To chyba będzie tam Imas, Bida. Akcja rozgrywana na połowie Jagiellonii, więc tej połowie oddalonej od naszego, mojego stanowiska, więc tam pod polem karnym Jagiellonii słabiej. To wszystko widzę, któż tam się z tą piłką przemieszcza. W lewą stronę charakterystyczny, niski, filigranowy, skrzydłowy ze Słowenii Janża. Piłka wraca na środek boiska, ale ciągle na naszej połowie. Adrian Grzyszkiewicz, zdaje się, kombinuje znowu do Janży w lewą stronę. Na wysokości linii pola karnego Jagiellonii są piłkarze z Zabrza. Cały czas lewa strona, Grzyszkiewicz znowu do Janży. Janża z pierwszej w pole karne, tam był chyba Nowak, jeśli dobrze widziałem, ale piłka odbita znowu na połowę, na połowę naszej połowy, tam zdaje się Dariusz Pawłowski w prawą stronę do Masurasa, tak już po pozycjach próbuje ogarniać tych zawodników z Zabrza. No w każdym razie teraz na pewno Pawłowski podał na środek boiska do Wiśniewskiego. No jedyny zawodnik, z którym absolutnie nie będę miał żadnych problemów, to jest Gambijczyk Alassana Mané. On po prostu wyróżnia się kolorem skóry i dlatego bardzo charakterystyczna postać. Wiśniewski na własnej połowie ze środka próbował znowu w kierunku Janży, ale Janży to tam nie było. Był natomiast Bogdan Cyru, który pozwolił piłce po koźle opuścić plac gry. No i z połowy naszej połowy będziemy wyrzucać aut. Jesteśmy blisko linii 16 metra. Pola karnego Dziekońskiego, piłka rzucona do Kwietnia. Kwiecień ma na plecach Nowaka, piłka odbita od Nowaka i właśnie do niego trafia. Przyjmuje to Mané. Jeszcze któryś tam z graczy Górnika pomaga. Grzyszkiewicz wrócił na własną połowę z piłką, podał na środek do Wiśniewskiego. Wiśniewski ma z prawej strony Pawłowskiego i do niego zagra, a Pawłowski pewnie zagra do Mané. Tak jest, do środka. Gambijczyk popchnął tę piłkę i akcję do przodu. Jest tutaj Nowak, piłka zagrana w prawą stronę. Zdaje się, że tam był Jesus Jimenez. I strzelał z dobrej pozycji, ale w środek bramki Jagiellonii Białystok, a więc obronił ten strzał Ksawier Dziekoński. Tak jest, tam był Jesus Jimenez. To była 9. minuta spotkania i naprawdę dobra okazja dla Górnika Zabrze, żeby w tym meczu już objąć prowadzenie, ale no, Jesus Jimenez nie popisał się zbyt precyzyjnym strzałem, prosto właściwie stojącego na środku bramki Ksawiera Dziekońskiego. Jeszcze tam wypluł tę piłkę przed siebie Dziekoński, ale nie było z nikogo na szczęście z Górników na dobitkę. W związku z tym w 9. minucie gry mamy wynik cały czas 0-0. Jagiellonia rozgrywa we własnym polu karnym. Romańczuk w lewą stronę do Mazura, Mazur do Kwietnia. Kwiecień znowu do tyłu do Romańczuka, Romańczuk w prawą stronę do Błażeja Augustyna. Augustyn przez środek do przykryla, ten z pierwszej piłki w prawo do Cyru. Cyru piłkę zagrał za siebie do Imaza, ten znowu do Cyru do tyłu. Górnicy pilnują naszych zawodników, piłka znowu do przodu do Imaza. Wyprzedzony Hiszpan z Jagiellonii Białystok przez Adriana Grzyszkiewicza, jednego z tych środkowych obrońców Górnika, najbardziej ustawionego z lewej strony. Piłka z autu już wyrzucona, piłka Cyru do przykryla, przykryl na linię środkową, więc do tyłu do Błażeja Augustyna. Ten drybluje Aleksa Sobczyka i zagrał do przodu. No i wyszło z tego podanie do bramkarza drużyny gospodarzy, do Martina Chudego, który spokojnie piłkę przyjął nogą.
A teraz ją sobie poholował do 16 metra i czeka, aż koledzy pokażą się do gry. Najbardziej pokazał się, oczywiście w cudzysłowie, jako w puli, bo ruszył do Chudego. Chudy złapał piłkę w rękawice i kopnął na naszą połowę. Tutaj Mazur na środek do Romańczuka, Romańczuk do Imaza, ten do Romańczuka znowu. Teraz tę piłkę holuje w prawą stronę, podał do Bogdana Cyru. Bogdan przez środek, dobra piłka w prawą stronę do Przykryla. Przykryl znowu aktywny, przy nim Gryszkiewicz. Zagrana piłka w pole karne, na głowę do Pulicia, ale tam był też Wiśniewski. Piłka odbita i rywale to zbierają. Wojtuszek ładnie przydrybował na środku Romańczuka, ale ten wślizgiem tradycyjnie tę piłkę jeszcze rywalowi zdążył odebrać. Jest Kwiecień w pole karne, chciał ładną prostopadłą piłkę zagrać do Bidy, ale zorientował się w tym Wiśniewski. I Wiśniewski teraz rusza przez środek. Znowu zatrzymał go teraz Romańczuk. Wiśniewski zdążył zagrać piłkę, ale też potem kopnął jakoś tak pechowo w sumie, nie bez zamiaru, niechcący, jak to się mówi, Tarasa Romańczuka. No takie podanie przez nogi Tarasa, piłka przeszła i noga Tarasa też tam ucierpiała. Taras leży, teraz zwija się z bólu, sędzia zagwizdał rzut wolny po faulu na naszym zawodniku, na naszym kapitanie. No i gra wraca na połowę Górnika Zabrze, a to wszystko w minucie numer 11. Jagiellonia będzie wykonywać rzut wolny, ale do bramki Martina Chudego bardzo daleko, tak naprawdę to i do pola karnego Górnika Zabrze bardzo daleko, to jest tak drugie pole karne mi się wydaje i jeszcze troszeczkę. To tak mniej więcej wygląda odległość od piłki do bramki Chudego. Bartłomiej Wdowik na lewą nogę tę piłkę ustawił, będzie za chwilę szukał pozycji, będą szukali jego koledzy pozycji w polu karnym, żeby jakoś tam do tej piłki w polu karnym dojść, czy może krótko będzie rozgrywał Wdowik do Przykryla, zobaczymy. Mam wrażenie, że jednak będzie to środkowanie w okolice 16 metra albo za 16 na wbiegających tam piłkarzy z Białegostoku, Pulicia, Mazura, Kwietnia, Augustyna, zobaczymy. Piłka zagrana na Mazura, Mazur piętką, o, nawet całkiem nieźle wyszło. Nie piętką, przepraszam, a klatką piersiową, tyłem do bramki obrócony, jeszcze taką przewrotką zdążył oddać strzał. Strzał był celny, słaby to słaby, prosto w bramkarza, ale jednak był. Wykazał się tutaj Mazur takim niezłym technicznym kunsztem, przyjął piłkę na piersi obrócony tyłem do bramki, jeszcze przewrotką uderzył, ale jak mówię, bardzo lekko i tutaj bramkarz Górnika nie miał problemu. Jagiellonia szybko piłkę odzyskała na połowie rywala, Romańczuk zagrał na swoją, do Mazura, Mazur do Augustyna, Augustyn szuka kolegi do gry do przodu, nie ma nikogo, więc zagrał do tyłu do bramkarza. Ksawier Dziekoński przyjął na raz, na dwa, kopnął od razu w lewą stronę, dość daleko pod linię środkową do Romańczuka. Romańczuk szuka Bidy na połowie rywali, no i Bida ładnie urwał się tutaj obrońcy Górnika, wpada w pole karne, jeszcze nie zagrał przed szesnastkę do Przykryla, naj, Przykryl chciał znaleźć prostopadłym podaniem tak zwaną czeską uliczkę rywala kolegi, ale nie znalazł i jeszcze odebraliśmy piłkę. Taras Romańczuk na środku połowy rywali zabrał piłkę jednego z przeciwników. Strzał zza pola karnego Przykryla, ale bardzo niecelna. Teraz Przykryl i jeden z graczy Górnika coś tam sobie wyjaśniają. To Adrian Gryszkiewicz, mają sobie coś do powiedzenia, ale już chyba powiedzieli i kulturalnie miło rozeszli się każdy do swoich zadań. Martin Chudy, bramkarz Górnika Zabrze, rozpoczyna grę w 13 minucie spotkania. Górnik Jagiellonia 0-0. Jagiellonia no miała ten celny strzał Mirosława Mazura, ale to właściwie było takie bardziej podanie do bramkarza. Górnicy groźniejsi. Jeśli chodzi o stwarzane sytuacje, ta jedna, po której Jesus Jimenez no, mógł lepiej się zachować i dać bramkę na prowadzenie 1-0 rywalom, ale szczęśliwie strzelił Ksawiera Dziekońskiego. Jagiellonia na własnej połowie. Rozgrywa piłkę Augustyn do Kwietnia. Kwiecień, krosowe podanie przed pole karne rywali do, w zamiarze do Bidy, ale piłka za mocno uderzona trafiła w ręce Martina Chudego. Ten do swoich graczy z linii środkowej, tam był Pawłowski, zagrał piłkę niecelnie, znowu Jagiellończycy przejęli to, we własnym polu karnym rozgrywają, Dziekoński z Mirosławem Mazurem, Mazur do Romańczuka, Romańczuk do Mazura, ten wszerz pola karnego, wszerz boiska do Błażeja Augustyna, ten do Bogdana Cyru, Cyru naciskany przez Janże, ładnie Rumun się uwolnił spod opieki rywala i biegnie z piłką cały czas i dobrze rozegrał tę piłkę w lewą stronę, do Pulicza. Pulicz niestety źle szukał Przykryla, ale rywale z tej piłki stracili. Imas i Przykryl znowu tę piłkę im zabrali. Tyle, że Przykryl goni do linii końcowej, tu dwóch go naciska. Mane
chyba będzie aut dla Jagiellonii, tak, rzeczywiście, no to Alassana Mané pokazuje, że aut powinien być dla Górnika, ale ja też to z góry widziałem, że jednak Mané ostatni piłkę dotykał, piłka do Imaza, ten do Chorągiewki, zagrał przed pole karne do Romańczuka, Romańczuk strzelił, ale zablokowany przez Norberta Wojtuszka, piłka odbita od pleców Górnika, zawodnika Górnika i wróciła na naszą połowę, Augustyn do Cyru, Cyru do Imaza, Imaz do Przykryla, Przykryl do Kwietnia, Kwiecień z prawej strony pola karnego, tutaj jest Pulić, Kwiecień sam, sam Kwiecień, lewa noga, broni Chudy, Pulić dobija gol! 1-0 dla Jagiellonii, Białystok po indywidualnej akcji Bartosza Kwietnia, 15 minuta meczu, Jakow Pulić zdobywa swoją bramkę numer chyba 10 w tym sezonie, jeśli się nie mylę, w każdym razie to jest 15 minuta gry, naprawdę bardzo ładnie, jubilat z Jagiellonii, Białystok uczcił tutaj swoje 27 urodziny, był blisko zdobycia gola, złamał akcję po prawej linii pola karnego do środka, na lewą nogę uderzył, Chudy to jeszcze odbił, ale zbyt do przodu, zbyt do góry, tam na głowę piłka trafiła Jakowa Pulicza i w ten sposób od 15 minuty Jagiellonia prowadzi w Zabrzu z Górnikiem 1-0. Dobry ten początek gry w wykonaniu Jagiellonii Białystok i ta bramka, no cytując, może nie klasyka, a klasyczkę, jak to teraz się modnie mówi, używając tych żeńskich form do wszystkich rzeczowników męskich, czasami durno to brzmi, więc zacytuję klasyczkę, ta bramka się Jagiellonii należała. I cóż, tylko że jeszcze pytanie, czy ta bramka będzie uznana, bo Górnicy cały czas, zdaje się, mieli pretensje o to, że aut się Jagiellonii nie należał, tylko że aut powinien być dla Górnika, jeśli to o to chodzi, bo teraz trwa sprawdzanie sytuacji na wideoweryfikacji, ten tak zwany challenge w siatkówce byśmy powiedzieli, no i sędzia pokazuje, że jednak wszystko było w porządku, a więc gol uznano od 15 minuty, Jagiellonia Białystok prowadzi w Zabrzu z Górnikiem 1-0 po bramce Jakowa Pulicia. Jagiellończycy byli aktywni na połowie rywali przez cały ten pierwszy kwadrans i zasłużenie to prowadzenie teraz mają w nagrodę i cały czas naciskają rywali od razu na ich połowie. Teraz Przykryl do linii pola karnego, oddał piłkę Kwietniowi, Kwiecień jej nie przejął, ale Górnicy też się pomylili, piłka niedokładnie podana w kierunku Jimeneza, Hiszpan nie doszedł do niej, doszedł za to Błażej Augustyn, podał przed nasze pole karne do Dziekońskiego, Dziekoński znowu w prawą stronę do Augustyna, Augustyn dalekim podaniem w kierunku tutaj Bogdana Cyru i Tomasza Przykryla, ta piłka tak jeszcze leci po linii bocznej boiska, ale jest już na aucie, więc Górnicy z autu, Janża do Wiśniewskiego, do własnego pola karnego, ten w lewą stronę do Gryszkiewicza, naciskany Gryszkiewicz przez Pulicza, musiał zagrać piłkę tak, aby dalej do przodu w kierunku Sobczyka, Sobczyk tego nie przejął, jest Mazuras, jest Dziekoński, oj tutaj takie dziwne wyjście naszego zawodnika, przed Mazurasem musiał tę piłkę wybijać, trafił chyba w Sobczyka i no, szczęśliwie się to złożyło, że piłka poleciała odbita od Sobczyka w aut, a nie na przykład do bramki Jagiellonii Białystok. To takie trochę chaotyczne zagranie Ksawiera Dziekońskiego. No ale szczęśliwie aut dla Jagi na naszej połowie po prawej stronie boiska. Piłka na środek, ale do rywala, do Gryszkiewicza, ten do Jimeneza, Jimenez do Sobczyka. Sobczyk pomylił się, podał zbyt do tyłu. Myślałem, że do jednego z graczy Jagiellonii, ale nie, przyjęli to Górnicy, Mané w lewą stronę do Janży, Janża w pole karne. I tutaj z pierwszej piłki uderzał Mazuras, zablokowany, piłka odbita w prawą stronę, tym razem jest tam chyba Dariusz Pawłowski, piłka znowu w pole karne, ofiarna interwencja głową, zdaje się, Mirosława Mazura, podniesiona dość wysoko noga gracza Górnika Zabrze, jeśli w polu karnym, to pewnie był to Aleks Sobczyk, no i w każdym razie sędzia gwiżdże przewinienie na Mirosławie Mazurze, Jagiellonia prowadzi w dalszym ciągu 1-0 od 15 minuty, przypomnę, bardzo dobra akcja indywidualna w polu karnym ze strzałem Bartosza Kwietnia, chciał jubilat w dzisiejszym meczu, przypomnę, 27 urodziny Bartka dzisiaj, zdobyć bramkę, żeby sprawić sobie prezent, a ma asystę taką, powiedzmy, no bo po jego strzale piłka odbita przez bramkarza Górnika Martina Chudego trafiła na głowę Jakowa Pulicia i ten z bliska wpakował ją do sieci, a więc Jaga prowadzi 1-0. Dobrze wygląda gra Jagiellonii w tych pierwszych minutach meczu, już za nami jest ich prawie 19. Jagiellończycy są aktywni, Jagiellończycy są agresywni, oczywiście w takim pozytywnym słowa tego znaczeniu, na połowie rywali atakujemy, próbujemy szybko piłki odbierać, nieźle wygląda wymiana podań, no i też ta akcja na 1-0 naprawdę bardzo, bardzo fajna.
Znowu próbujemy szybko odebrać piłkę Górnikowi na ich połowie. Nie udało się, ale Taras Romańczuk przerywa akcję Górnika po prawej stronie boiska. Aut dla nich, Taras Romańczuk. Raz jeszcze Taras, tym razem niezgodnie z przepisami. Tutaj trochę tak staranował jednego ze swoich rywali na połowie naszej połowy. A więc Górnicy będą mieli okazję do tego, żeby wrzucić piłkę w pole karne Jagiellonii Białystok. Jest tam Alassana Mané, podbiega jeszcze Erik Janża i zdaje się, że to on będzie tę piłkę wybijać z rzutu wolnego. No wiadomo, będzie zagranie w okolice 16 metra, może nawet bliżej bramki Jagiellonii Białystok, tam na wchodzących graczy w biało-granatowych strojach. Będą starali się znaleźć swoje pozycje Górnicy, oszukać naszych piłkarzy w obronie. Praktycznie cała Jagiellonia na 16 metrze poza Jesusem Imazem, który stworzył jednoosobowy mur. Piłka na 16 metr, odbijamy to, jeszcze zbiera to Mané, jesteśmy w polu karnym. No i chyba będzie aut po zagraniu Błażeja Augustyna głową, tak jest, po lewej ręce Xavier Dziekońskiego na wysokości mniej więcej linii pola karnego. Jagiellonii Białystok rywale mają rzut z autu, chyba tam, jeśli dobrze widzę, jest to Janis Mazuras. On tę piłkę będzie wrzucać chyba w pole karne, bo tam mamy raz, dwa, trzech, czterech, pięciu graczy Górnika Zabrze. Jest piłka w szesnastkę, ale skaczą nasi. Zdaje się, nawet Bida najwyżej wyskoczył. Piłka odbita przed pole karne do Mané. Oj, Gambijczyk strzelił z lewej nogi tak dość kąśliwie, bym powiedział. Stał na środku bramki Xavier Dziekoński. Wydaje mi się, że oceniał dobrze lot tej piłki. Ona tak trochę z zewnętrzniakiem zeszła z nogi zawodnikowi Górnika. No i po koźle wyszła za linię końcową boiska. Chociaż jak mam w pamięci ten mecz w Płocku z Wisłą Jagiellonii i ni to strzał, ni to dośrodkowanie z rzutu wolnego Mateusza Szwocha i to, co potem zrobił Xavier Dziekoński, to na jego miejscu szedłbym właściwie do każdej piłki. Czy to wydaje się, że ona w bramkę leci, czy poza bramkę, na jego miejscu bym jednak nie ryzykował takich ocen, że piłka może wyjść za linię końcową, a tu raptem nie wychodzi. Górnik znowu atakuje, tym razem lewą stroną, ale niedokładne podanie Janży w kierunku kolegi z drużyny. Przejął to Augustyn, wybił na połowę przeciwnika, przejął to Gryszkiewicz przed własne pole karne do Chudego, Chudy na środek ich połowy do Wiśniewskiego. Wiśniewski piłkę zagrał do przodu, tam jest, zdaje się, Pawłowski. Ruszył do przodu gracz Górnika, zatrzymany na linii 16 metra, piłkę przejął Taras Romańczuk, no tylko, że nie bardzo ma komu zagrać to do przodu. Zagrał do Imaza, Imaz ładnie się uwolnił z podwójki rywala, podanie niestety niedobre wyszło. Niewiele zabrakło, ale zabrakło precyzji w podaniu Imazowi do tego, żeby wypuścić Wpulicza w sytuację sam na sam. Piłkę przejęli Górnicy, ale Martin Chudy jakby trochę, nie wiem, zdenerwowany, poirytowany, kopnął w lewą stronę boiska w aut. Na linii środkowej będzie grę wznawiać Błażej Augustyn. Rzutem z autu, tutaj dostał piłkę od Bartosza Nowaka z Górnika, Bogdan Cyru wrzucił piłkę na boisko, nie uważa Augustyn, Cyru do Augustyna, ten do Xavier Dziekońskiego, Xavier oczywiście piłki nie może łapać w rękawice, kopnął sobie za szesnastkę w prawą stronę z powrotem do Augustyna, Augustyn do środka, do Kwietnia, Kwiecień znowu do tyłu, do własnego pola karnego, do Xaviera Dziekońskiego, Xavier szybciutko w lewą stronę zagrał do Mirosława Mazura, Mazur zamarkował podanie w lewo, zagrał do tyłu w prawo, do Romańczuka, ten znowu we własne pole karne, Xavier Dziekoński do Romańczuka, a ten znowu do Xaviera, tak trochę w dziadka, tam nasi pobawili się z Jimenezem, ale ostatecznie piłka w prawą stronę do Augustyna, ten na środek naszej połowy do Kwietnia, niebezpieczna ta zabawa, jeden z piłkarzy Górnika Zabrze leży, akurat on dostał piłkę w pięty, nikt nie przerywa gry, Jagiellonia kontynuuje atak i znowu niedobre podanie Imaza, no od kogo jak od kogo, ale od Hiszpana wymagałbym naprawdę dokładniejszych podań. Już wszyscy na boisku zdrowi w zespole Górnika już atakują. Tam zdaje się Aleks Sobczyk, ale czysto powstrzymany przez naszych zawodników. Piłka znowu do Jimeneza, przepraszam, nie do Jimeneza, do Imaza, a Imaz po raz kolejny. Niedokładnie, tym razem w kierunku przykryla, ale w aut. Na środku naszej połowy, po lewej stronie boiska Górnicy. Janża do Gryszkiewicza, ten z powrotem na własną połowę do Wiśniewskiego. Wiśniewski wszerz boiska do Pawłowskiego. Pawłowski ma tam z prawej strony chyba Mazurasa. Jeśli dobrze widzę, a mogę już źle widzieć, niestety, bo daleko, piłkę jednak Grek utrzymuje, jeśli to ona, to pewnie on, minął jednego, minął drugiego, minął trzeciego, ale czwartego z Jagiellończyków już nie minął, jest Bartosz Kwiecień. Próba zagrania za plecy obrońców Górnika do Imaza, niedokładnie znowu. Jakby ta piłka jakoś tak po ślizgu odpowiedniego nie miała na połowie Górnika Zabrze, albo nasi zawodnicy nie przykładali dostatecznie dużo siły, żeby zagrać ją właśnie w to miejsce, gdzie biegnie kolega z drużyny, a nie przeciwnik.
a nie obrońca drużyny gospodarzy. Jagiellonia znowu musi się bronić, dobra interwencja Mazura przed polem karnym, uprzedził Aleksa Sobczyka, ale jest aut dla rywali, piłka od Janży do Jimeneza. Jesus Jimenez toczy pojedynek 1-1 z Bogdanem Cyru. Cyru piłkę dziubnął w aut, nie w auta, na rzut rożny. No i Górnicy będą mieli w minucie numer 25 rzut rożny po prawej ręce Ksawiera Dziekońskiego. Przypomnę, od 10 minut Jagiellonia prowadzi w Zabrzu z Górnikiem 1-0 po indywidualnej akcji Bartosza Kwietnia. Strzał lewą nogą odbity przez Chudego na głowę do Jakowa Policia. Chorwat na 1-0 dla Jagi. A teraz piłka w polu karnym Jagiellonii. Strzał głową przy lewym słupku bramki Ksawiera Dziekońskiego. Chyba Bartosz Nowak, takie mam wrażenie, chociaż nie jestem pewny. Nie dam sobie ręki uciąć za to, że to było ono. Może Przemysław Wiśniewski, nie mam pojęcia. Za daleko było, nie widziałem. Trudno, nie moja wina, że na stadionie w Zabrzu z takiego miejsca, ani akurat z innego ogląda się mecz. Tutaj jeden z pracowników ochrony przed tym meczem powiedział, że to zawsze jest taka gadka, drętwa przy każdych wyborach, bo ten stadion taki, jak niektórzy mówią, do krykieta w Zabrzu tutaj istnieje już od kilku lat, że przy każdych wyborach najbliższych każdy składa jakąś taką obietnicę, że już teraz to na pewno zbudujemy, a potem czas mija, wybory się odbywają, ludzie naiwnie głosują na tego, co obiecywał, no i jak zwykle kończy się tym, że dalej tej dodatkowej jednej części trybun nie ma. No ale to już może w tej chwili zostawię. Jagiellończycy na własnej połowie. Piłkę przejął Pulić zagrał do własnego pola karnego, ze środka w własną szesnastkę, do Dziekońskiego. Ten do Błażeja Augustyna. Augustyn po prawej stronie chciał znaleźć Przykryla, ale odbili to rywale na naszą połowę. Tam na naszej połowie popracował znowu Pulić. Zagrał do tyłu do Kwietnia. Kwiecień w lewą stronę do Mazura. Ten do Wdowika. Wdowik dribbling do środka. I piłka zagrana do środka do Romańczuka. Romańczuk rozciągnął jeszcze w prawo bardziej do Bogdana Cyru. Ten do tyłu na linię środkową do Augustyna. Augustyn, no niestety niedokładnie, na nogę do Wiśniewskiego. Ten do Jimeneza, a Jimenez w kierunku Sobczyka, ale piłka trafiła do Mirosława Mazura. I Jagiellończycy znowu naciskani przez Górników na naszej połowie, ale nie dadzą sobie tej piłki zabrać, jak widzę. Jest wymiana podań Błażeja Bartłomieja Wdowika z Bidą. No tutaj się przewrócił Wdowik, no i teraz rywale mają akcję po prawej stronie boiska. Janis Masuras, jest Jimenez w narożniku pola karnego. Piłka zagrana w szesnastkę, ale prosto w ręce Ksawiera Dziekońskiego. Sobczyk tam nie miał szans na to, żeby do tej piłki dojść. Za nami 26,5 minuty meczu na stadionie w Zabrzu. Górnik 0, Jagiellonia Białystok 1. Po golu w 15 minucie Jakowa Pulicza. Piłka od Dziekońskiego do Mazura. Mazur z powrotem do Dziekońskiego. Ten znowu do Mazura. Nie, zamarkował w lewo. Podał w prawo do Augustyna. Augustyn do Kwietnia, który przed polem karnym, między naszymi obrońcami. Ten jeszcze bardziej w lewą stronę do Romańczuka. Romańczuk do koła środkowego do Pulicza. Ten znowu do Romańczuka. Romańczuk znowu na środek naszej połowy do Kwietnia. Kwiecień w prawą stronę do Augustyna. Augustyn przesuwa się do linii środkowej. No i zagrał przez tę linię do Imaza, ale Imaz z powrotem do Augustyna. Ten ładnie w lewą stronę grę ściągnął, tylko Pulić źle się zachował. Teraz musi walczyć o piłkę z przeciwnikiem. Przejął to Romańczuk, zagrał w lewą stronę, choć tak bardziej na uwolnienie, niż podawał do Wdowika. Rywale to przyjęli. Chudy wyszedł za boczną linię pola karnego, kopnął piłkę na środek boiska. Tutaj główkuje Mirosław Mazur. Walka o górną piłkę, przejął to Bida na połowie Górników. Zagrał pod szesnastkę, ale tam Gryszkiewicz uprzedził niższego Przykryla. Jeszcze Wdowik atakował gracza z Górnika, żeby ten nie rozpoczął akcji po prawej stronie i jest aut dla piłkarzy z Zabrza. Zablokowana próba gry do przodu Bartłomieja Wdowika. Pawłowski wybijał, piłka do Mazurasa, a Mazuras na głowę Mazura. Ciekawe, że Mazuras z Grecji podał na głowę Mazura z Ukrainy. Tak myślę sobie, że gdyby Mirosław Mazur był Grekiem, to nazywałby się Mirosław Mazuras. No chyba, że byłby Litwinem, to też mógłby się nazywać Mazuras. Ale nazywa się Mazur. Górnik znowu na własnej połowie, na linii środkowej po prawej stronie. Właśnie Janis Mazuras rzuca piłkę do przodu w kierunku Jimeneza. Tam nasi wygrywają pojedynek główkowy. Piłka do Romańczuka, Romańczuk do Przykryla, ten do Romańczuka. A ten chciał w lewą stronę do Pulicza, ale zagrał na nogę do przeciwnika, do jednego z graczy Górnika Zabrze. Tam walka znowu w kole środkowym. Sędzia nie gwiżdże. Wojtuszek piłkę traci na rzecz Bidy. Bida traci piłkę na rzecz Wiśniewskiego.
Wiśniewski do przodu, ale Jagiellonia dobrze bardzo presuje na połowie rywali. Aj, ma blisko przejęcia był Romańczuk, żeby uruchomić kontratak, a tak Górnicy do przodu, jest Jesus Jimenez w polu karnym, Jimenez i jest bramka dla Górnika, jest bramka dla Górnika Zabrze i tak oto jest remis w minucie numer 29. Byliśmy blisko przejęcia piłki na połowie Górnika, a tymczasem zagranie ze środkowej linii do wbiegającego z 16 metra. Dość ostry kąt miał tutaj Jesus Jimenez, ale trafił piłką w lewy słupek bramki Jagiellonii Białystok. Od słupka piłka odbita w 29 minucie gry. Już Jagiellonia nie prowadzi. Już jest 1-1. Nasi presowali, ale nie wszyscy do tego pressingu się podłączyli. I tak oto Górnik w dość prosty sposób zdobył bramkę. Augustyn nie poradził sobie tam z wbiegającym w pole karne Jesusem Jimenezem, a Hiszpan precyzyjnym strzałem jeszcze od słupka lewego bramki Ksawiera Dziekońskiego piłka wpadła do sieci, rzucił się jeszcze po nią jak taki rybak po rybkę, która ucieka gdzieś tam po pokładzie statku, ale już nie zdążył, już to wszystko było za późno. Czy jeszcze sędzia Tomasz Kwiatkowski będzie czekał na jakieś podpowiedzi z wideoweryfikacji? Chyba nie, wszystko w porządku było w tej akcji Górnika. 1-1 w 15 minucie dla Jagi, 1-0 Jakub Pulić w 29 wyrównuje dla Górnika Jesus Jimenez. Trzeba tutaj powiedzieć, że Górnik dawno już nie wygrał meczu w Ekstraklasie. 7 z rzędu to były mecze remisowe lub przegrane. Górnicy z tego powodu spadli w tabeli na 11 miejsce. Zaczęło się mówić o tym, że trener Marcin Broczo nie będzie dłużej prowadził Górnika, chociaż on sam mówi, że negocjacje w sprawie przedłużenia kontraktu trwają. Oczywiście na takiej bardzo, bardzo dużej giełdzie kandydatów do objęcia Jagiellonii Białystok, bo wiadomo, że Rafał Grzyb też nie będzie prowadził drużyny w nowym sezonie. Nawet nazwisko Marcina Brocza się przewijało. Zobaczymy, jak to będzie. Na razie przedostatnia kolejka, potem jeszcze jedna i być może poznamy nazwisko nowego trenera Jagiellonii. Górnik podochodzony tym, że wyrównał, dalej atakuje, lewa strona pola karnego, Janża w 16, niedokładne zagranie Augustyna, no ale na tyle jeszcze szczęśliwe, że piłka nie uciekła mu pod nogami na środek pola karnego, a wyszła na rzut rożny i w związku z tym Górnik będzie w 32 minucie spotkania bić właśnie korner po prawej ręce Ksawiera Dziekońskiego. Ależ tutaj jest zimno w tym Zabrzu. 7 maja naprawdę, a tu znowu zaczyna podwiewać tak spod chmurki, jakoś tak nieprzyjemnie, jakimś takim arktycznym wiatrem. Ajajajajajajaj. Niedobrze. Piłka w pole karne Jagiellonii Białystok. Któż tam zamknie akcję? Gryszkiewicz na dalszym słupku, no ale musiał jechać na pośladkach, na wślizgu, żeby w ogóle piłki dotknął, ale odchylony poleciała wysoko w trybuny. I z tej akcji akurat nic nie wyszło. 1-1 pozostaje ten wynik, który mamy na tablicy, który ja oczywiście nie widzę, ale zakładam, że ta tablica wyświetla tam ten wynik. I minutę 32. Górnik 1, Jagiellonia również 1. Jaga gra na własnym polu, na własnej połowie. Błażej Augustyn w lewą stronę do Mazura. Mazur na środek do Romańczuka. Romańczuk znowu w prawą stronę do Augustyna. Augustyn do Przykryla. Przykryl bardzo aktywny w pierwszych 10-15 minutach. Teraz jakby spuścił z tonu, rzadziej przy piłce. Teraz jego strata. Mane na środek do Wojtuszka. Wojtuszek do tyłu, do Pawłowskiego. Pawłowski zamach w lewo, podanie w prawo. Nie, odwrotnie. Zamach w prawo, podanie w lewo, ale niedokładne w kierunku Erika Janży. Słoweniec tutaj za niski, żeby w ogóle nawet myśleć o tym, żeby tę piłkę dotknąć. Tam i Cyru i Augustyn, dużo wyżsi od gracza Górnika, też nie mieliby szans. Out dla Jagi. No i znowu gramy przez boiska. Mazur do Romańczuka. Romańczuk, prostopadłe podanie za plecy obrońców, ale nie przeszło, a jednak wyszedł Chudy za pole karne. Chyba popełnił błąd Chudy. Oj, może być tutaj czerwona kartka dla... Nie, żółta będzie dla Martina Chudego. Taki pusty przelot, niedobre zachowanie Martina Chudego. Wyszedł za szesnastkę, chyba trochę niepotrzebnie. Piłkę chciał grać głową, no i nie trafił w nią. Przejął piłkę Bida i Chudy sfaulował Bidę mniej więcej 27-8 może metrów od bramki Górnika. Żółta kartka dla bramkarza drużyny gospodarzy. No a Jagiellonia będzie miała okazję, żeby zagrozić właśnie Martinowi Chudemu.
Jest tam paru kandydatów, żeby przyłożyć tak na wprost bramki, bo to dokładnie na wprost bramki Martina Chudego, wydaje się, piłka będzie ustawiona. Czy to będzie na przykład Jakub Pudzic, który bardzo lubi czasami spróbować, choć najczęściej to bije, i tak mówiąc w przenośni i też dokładnie głową w mur, akurat może nogą bije w mur. Zobaczymy, jak tym razem. On prawonożny, ale też lewonożny Bartłomiej Wdowik ma ochotę na uderzenie tej piłki nad murem do bramki Górnika Zabrze. Zobaczymy, jak to nasi piłkarze wykonają w murze Górnika. Tam trochę taką dziurę chce stworzyć Jesus Imas. Sędzia Tomasz Kwiatkowski gwiżdże. Któż tam ruszy do tej piłki? Pulić. Piłka nad poprzeczką bramki Górnika Zabrze. 35. minuta. Wynik się zatem nie zmienia. Górnik 1, Jagiellonia 1, a mnie tutaj czuję, zaczynają zęby dzwonić z zimna. Kojarzy się jakieś takie lato nad Bałtykiem, gdzie tam się wydaje, że jest ciepło, że słonecznie, człowiek wchodzi do wody, a tam 16 i tak tylko wchodzi i zadzwoni zębami, dy i dziękuję i z powrotem do piasku. Martin Chudy wybija piłkę na naszą połowę, walka na środku, kto to wszystko przejmie, przejął Cyru, ale podał niedokładnie, rywale w lewą stronę do Janży, Janża do Jimeneza, Jesus Jimenez biega w pole karne z lewej strony boiska, tam walczy z nim Cyru, piłka zagrana jak w 16, jest sytuacja dla Górnika, ale zażegnane niebezpieczeństwo, wybijamy to na środek boiska. Osamotniony Pulić walczył z Wiśniewskim. Wiśniewski lepiej ustawiony w stosunku do piłki. Pole karne do Martina Chudego. Chudy wykopem w kierunku naszego pola karnego, ale tam akurat był i czekał na piłkę. No może zrobił 2-3 kroki do przodu. Ksawier Dziekoński złapał to przed Sobczykiem i potoczył po murawie do Mazura. Mazur zamarkował podanie do Cyru, zagrał w lewą stronę do Augustyna. Augustyn próbuje sam przez środek, ale naciskany przez Sobczyka gra do tyłu do Mazura. Mazur z pierwszej od razu w lewą stronę do Romańczuka, Romańczuk do Bidy. Bida jakoś tak niewiele dzisiaj w tym meczu pokazuje, nieczęsto też piłki dostaje z lewej strony. Teraz Jagiellonia rusza przez lewą stronę, właśnie Kwiecień chciał do Wdowika, ale nie wyszło, aut dla Górnika. Jest Nowak do środka, Malsana Mané do tyłu do Pawłowskiego, Pawłowski do Mazurasa, ten minął Wdowika i już jedzie z piłką do środka przed pole karne, nie faulował go Kwiecień, dobry powrót, Mirosław Mazur w ślizgiem i piłka zagrana na środek połowy rywali, ale tam niestety też nic z tego nie wyszło, piłka znowu na połowie Jagiellonii, Bartosz Nowak w polu karnym, jest tam zamieszanie, strzał i odbija Ksawier Dziekoński piłkę na rzut rożny po strzale. Chyba Aleksa Sobczyka. Też znowu dobra sytuacja dla Górnika Zabrze i dobra też interwencja Ksawiera Dziekońskiego. Górnik w miarę szybko, jak piłkę przejmuje, znajduje się w okolicach pola karnego Jagiellonii Białystok. No i raz zatrzymał Dziekoński Jimeneza, teraz zatrzymał Sobczyka, ale w 29 minucie nie dał rady zatrzymać Jimeneza. Gol Hiszpana dla Górnika, ale wcześniej, przypomnę, Jagiellonia zdobyła prowadzenie po bramce Jakowa Pulicia do końca pierwszej połowy. Jeszcze 8,5 minuty. No i zobaczymy, co z tego będzie dalej. Bo Górnicy mają ochotę podwyższyć tutaj swój dorobek bramkowy jeszcze w pierwszej połowie. Zobaczymy, po prawej stronie boiska wyrzucają aut pod chorągiewką przed naszym polem karnym. To zakładam, że to będzie Masura. Z piłka głową zgrana w pole karne. Trochę się tam kotuje. Nie potrafię powiedzieć, kto tam tę piłkę dotyka, kto ją wybija, ale ktoś tam wybija jednak. Zobaczymy, co tu będzie. Piłka na spalonym. Górnik Zabrze znowu próbuje w naszym polu karnym, ale niestety nic z tego dla nich nie wychodzi i Jagiellończycy będą mieli piłkę z własnego pola karnego. A ja tutaj dostaję sygnał z Białegostoku, że jakiś mamy problem z połączeniem. To tak proszę się nie zdziwić, że ja na chwilę się rozłączę, że nie będzie mnie słychać, a to dlatego, że jak wrócę, to będzie mnie troszeczkę lepiej słychać. To pewnie Wojtek Kłowicz w studiu może potwierdzić. Nie wiem, Wojtek, czy to prawda, że jest jakiś problem z połączeniem, czy nie? Przyznam, że od razu Ci uwierzyłem, że to chodzi o szczękanie zębami, ale rzeczywiście być może problem jest techniczny. To spróbujmy sobie to jakoś podregulować. To przerwa. I wracamy za chwilę do Ciebie. Właśnie spoglądam na mój stopy. Tak, 39 minuta spotkania w Zabrzu. Górnik remisuje z Jagiellonią Białystok 1-1, 15 minuta gry. Jakub Pulić dla Jagiellonii, 29. Jesus Jimenez dla Górnika. I Jagiellonia teraz atakuje, piłka w polu karnym do
Imaza, wypchnięty Hiszpan za szesnastkę do Pulicza, znowu piłka do Imaza, ten do Przykryla przed pole karne, ten do Romańczuka, Romańczuk do Przykryla, ten znowu do Przykryla, do Romańczuka, ten chciał znowu do Przykryla, piłka wybita przez Górników z pola karnego, przejmuje to Kwiecień, ale znowu niedokładnie i mają piłkę Górnicy, ale teraz Romańczuk zatrzymał próbę ataku, jeśli dobrze widziałem tam Janisa Mazurasa z Górnika Zabrza, więc aut dla zespołu z Zabrza. Sędzia pokazuje Grekowi, że ten zbyt blisko linii środkowej chciał ten aut wykonać. Jeszcze go odsuwa od linii środkowej, aż już prawie jest na przedłużeniu linii 16 metra Grek. No i w związku z tym teraz dopiero sędzia pozwala na rozpoczęcie gry rzutem z autu. Piłka do Jimeneza, ten podał do Sobczyka. Sobczyk, mimo że w parterze walczył o piłkę, to się przy niej utrzymał. I Górnicy szybko wymieniają znowu podania. Krótko do tyłu do Mané, ale Mané już uruchomił na lewej stronie boiska Janże. Ten przed pole karne, tam zdaje się jest Bartosz Nowak. Znowu w lewą stronę do Erika Janży. Słoweniec w pole karne. Tutaj dobra interwencja. No właściwie taka dziwna interwencja Mirosława Mazura, który piłką nie trafił, głową nie trafił w piłkę, ale o tyle zaskoczył gracza Górnika Zabrze, że ten zupełnie nie zorientował się, co tu z nią zrobić. Dostał w głowę gracz Górnika po głowie tegoż zawodnika. To był, zdaje się, Mazuras. Piłka wyszła na aut bramkowy, rozpoczęła Jagiellonia. Piłka na środek boiska do Bidy. Bida do Imaza, ten skron z powrotem do Bidy. Bida walczy, ale tam siła złego nadnego rywale. Zabrali mu piłkę i do własnego bramkarza, do Martina Chudego. Chudy na środek boiska. Tutaj był Nowak, ale piłkę stracił na rzecz Kwietnia. Kwiecień do Przykryla. Przykryl w linii, w polu karnym już jest. Ładnie złamał akcję do środka. Zagrał do Imaza. Imaz chyba trafił w Bidę. A szkoda, bo to byłby pewnie gol, ale znowu Bida w polu karnym i strzela Bida i rykoszet i piłka wychodzi na rzut rożny. Zamieszanie w polu karnym drużyny z Zabrza, no ale blisko, blisko Jagiellonia była zdobycia teraz gola. Niestety Imas, jeśli dobrze zauważyłem, trafił w dobrej pozycji, ale w plecy Bidy. Bida zagrał rolę obrońcy Górnika Zabrze, potem jeszcze próbował strzelać rykoszet i rzut rożny. No i lewe ręce Martina Chudego, bramkarza drużyny Górnika Zabrze. Jagiellonia wykonuje korner. 42 minuta właśnie się rozpoczęła. Piłka będzie dochodziła. Lewą nogą uderzy ją Bartłomiej Wdowik. Zobaczymy. Może krótko z Imazem. Tak jest. Krótko z Imazem zagrali. Ten do Wdowika, ten przed pole karne. Ale zagubił się i z tego jeszcze może kontra być do Górnika Zabrze. Oj, niewesoło to wygląda. Ruszył Nowak, ale podanie Janży szczęśliwe, niedokładne. Trafiło do naszego bramkarza przed szesnastkę, do Ksawiera Dziekońskiego. Ten do Bidy w lewą stronę. Bida zablokowany przez Mazurasa. Aut dla Jagiellonii Białystok. Tak oto z groźnej sytuacji dla Jagi, z rzutu rożnego, zrobiła się okazja do kontry dla Górnika, ale zażegnane niebezpieczeństwo przez Ksawiera Dziekońskiego. I mamy aut dla Jagi na własnej połowie. Maszeruje po piłkę Bartłomiej Wdowik. Jakby trochę taki nie spiesząc się, czekając może na końcowy gwizdek pierwszej połowy, ale do końca tej pierwszej połowy jeszcze mamy około 3 minut i zobaczymy, jak te 3 ostatnie minuty tutaj przebiegną. Zobaczymy. Znowu strata Jagiellonii przed własnym polem karnym. Jest Jimenez, ale nie ma komu zagrać. Chyba teraz do tyłu do Nowaka. Nowak przedziera się przez środek, zatrzymany przez Romańczuka. Romańczuk do przodu w kierunku Pulicza. Pulisz ma Przykryla piętką, zagrał. Ach, pokazał Przykryl. Nie tu, człowieku, graj mi do przodu, a nie grasz mi tam piętką gdzieś do tyłu. Ma uzasadnione pretensje Tomasz Przykryl w stosunku do Jakowa Pulicza, bo to można było zdecydowanie lepiej rozegrać. Rozpędzony tutaj jak TGV czeskie, nie wiem jak tam się nazywa czeskie TGV, czy w ogóle takie istnieje jakieś takie czeskie TGV. Pozor Wlak to jedyne, co mi się kojarzy z Czechami i z pociągami. Jak się przejeżdża przy przejeździe kolejowym, to tam zawsze na takiej tabliczce jest Pozor Wlak. I ten Wlak to jest właśnie pociąg. No to jak taki rozpędzony Wlak pędził tutaj Tomasz Przykryl i niestety piłki nie dostał, bo Pliczowi zachciało się Brazyliany na wakacjach. A wakacyjnie to tu w ogóle nie jest zimno jak w listopadzie. Martin Chudy piłkę dostał w pole karne od, zdaje się, pana sędziego. 44 minuta gry właśnie się przed chwilą rozpoczęła, a Chudy zachował się bardzo kulturalnie i kopnął piłkę do naszego pola karnego, do Ksawiera Dziekońskiego. Dziekoński do Mazura. Czy Jagiellonia przeprowadzi w tej połowie jeszcze jakąś ciekawą, fajną akcję? Zobaczymy. Na razie Augustyn piłkę rozgrywa na środku z Romańczukiem. Ten w prawą stronę do Cyru. Cyru do Przykryla. Przykryl zatrzymany przez obrońcę drużyny gospodarzy, ale aut dla Jagiellonii na połowie Górnika. Krótko zagrana piłka do Pulicza od Cyru. Chorwat do tyłu na własną połowę do
Błażej Augustyna, ten mam wrażenie zagra w lewą stronę do Mirosława Mazura. Oj, Mazur tutaj podbił sobie piłkę, ale ładnie wyszedł spod pressingu. Zagrał w lewą stronę do Kwietnia. Kwiecień do Bidy. Bida przed polem karnym, ale do tego pola karnego jeszcze daleko. Rozciągnął mądrze grę Bida w prawą stronę do Bogdana Cyru. Teraz Bogdan atakuje do Pulicza. Pulicz przewrócił się i stworzył okazję do kontry Górnikowi. Nowak przekroczył już linię środkową boiska. Podał do Sobczyka. Sobczyk siatkę założył Augustynowi, ale podasekurował sytuację Mazur i jak to się mówi, zlaczka w trybuny. Na tę starą trybunę Górnika Zabrze, aut dla gospodarzy. Jeszcze do końca pierwszej połowy 45 sekund podstawowego czasu. Zobaczymy, co to sędzia doliczy. Taras Romańczuk zabrał piłkę rywalom na ich połowie. Na naszej połowie, przepraszam, piłka do Imaza. Imaz nieskutecznie do Cyru. Teraz z kolei Cyru. Nie, to nie był Cyru, to był Pulicz. Teraz on z kolei wykopał w trybunę tę starą, przykrytą takimi wielkimi, jak to nazwać, no reklamami. Po prostu mi aut znowu dla Górnika. Oni z autu, Wiśniewski zdążył przed Imazem, w prawą stronę podał do Pawłowskiego. Pawłowski ma z prawej strony Mazurasa, ale gra w pole karne prosto, nawet nie prosto, w ręce Ksawiera Dziekońskiego, bo Dziekoński tę piłkę zostawił i wyszła na aut bramkowy, a więc jeszcze 3, 2, 1 sekunda i mam wrażenie, że sędzia skończy pierwszą połowę, bo nie widziałem, żeby tam coś doliczył a nie, jest doliczony czas. Posłuchamy. Jedna minuta doliczona przez sędziego Tomasza Kwiatkowskiego, a więc jeszcze 60 sekund do zakończenia pierwszej połowy, co najmniej, bo może być jeszcze i więcej. Znowu niedobrze Jagiellonia, znowu strata przy wprowadzeniu piłki. Znowu Mazur naprawia błąd Augustyna i jeszcze kopnął piłkę w miarę sensownie do przodu w kierunku Imaza, no ale tam znowu Gryszkiewicz był lepszy od naszego hiszpańskiego napastnika. Piłka w prawą stronę do Pawłowskiego, Pawłowski we własne pole karne do Chudego. Ten atakowany przez Imaza, Chudy na naszą połowę. Na środku boiska powalczył Mazur chyba z Sobczykiem i go sfaulował. A więc jeszcze Górnicy będą mieć, chociaż już tego czasu nie zostało dużo, to dosłownie 10 sekund do końca tego czasu doliczonego. Sędzia Kwiatkowski jeszcze ustawia, nie wiem czemu tak precyzyjny jest, czy te pół metra w te, czy w te. W każdym razie koniec pierwszej połowy. Do przerwy Jagiellonia remisuje w Zabrzu z Górnikiem. 1-1, rozpoczęło się dobrze dla Jagi w 15 minucie. Dobra akcja Bartosza Kwietnia, strzał lewą nogą odbita. Piłka przed siebie przez Martina Chudego, bramkarza Górnika, na głowę do Jakowa Pulicza. 1-0 było dla Jagi, ale w 29 minucie Jagiellończycy nie upilnowali w polu karnym własnym Jesusa Jimeneza. Ten z ostrego kąta posłał piłkę w lewy róg bramki Jagiellonii Białystok. Jeszcze piłka odbiła się od słupka. No i w ten sposób do przerwy mamy remis. Usłyszymy się mniej więcej za 15 minut. Wróciłem na swoje stanowisko tutaj w przerwie. Była wesoła sytuacja. Jeden z dziennikarzy tutaj z Zabrza na pytanie, gdzie by tu się można tak na chwilę chociaż schować, to powiedział wprost, no najcieplej i najprzyjemniej jest w kiblu, przepraszam, że użyję słowa kibel, i rzeczywiście dwa piętra niżej jest WC-cik, tam sobie fajnie, przyjemnie zaszedłem, postałem, nie wiało, można było powiedzieć, że nawet cieplutko, no tylko problem jeden tego miejsca jest taki, że tam w ogóle boiska nie było widać, bo gdyby było widać, to ja bym chętnie z tego WC-tu pokomentował ten mecz w drugiej połowie, no ale jakoś tak troszkę nawet się uspokoiło, przestało przez chwilę wiać, druga połowa rozpoczęta. Oba zespoły w tych samych zestawieniach, w których rozpoczęły spotkania, więc Górnik w bramce Chudy, a dalej Pawłowski, Wiśniewski, Gryszkiewicz, Wojtuszek, Mazuras, Manech, Janża, Jimenez i Sobczyk, Jagiellonia, ale o tym za chwilę, bo Jagiellonia właśnie atakuje przed polem karnym, jest tam Kwiecień, ruletę zrobił i drybluje i piłka przed polem karnym do Pulicza na linię końcową, nie sięgną piłki Pulicz. To zaczniemy właśnie od Pulicza, Jagiellonia w składzie Pulicz, Imaz, tak do tyłu będziemy szli, Przykil, Kwiecień, Romańczuk, Bida, Cyru, Mazur, Augustyn, Wdowik i w bramce Ksawier Dziekoński. Górnik Zabrze na własnej połowie, piłkę odzyskał, rozprowadza akcję Manech ze środka do środka, tutaj Jimenez uprzedzony jednak w ostatniej chwili i bardzo dobrze przez Błażeja Augustyna. Jagiellonia próbuje teraz atak prawym skrzydłem rozpędzić, ale chyba Wiśniewski, jeśli dobrze widziałem, odciął od podania Jesusa i Maza, a tu jeszcze mamy przerwę w grze, bo na boisku w drużynie z Białegostoku siedzi i czuje jakieś boleści, zdaje się, nie, Mazur to akurat pomaga zawodnikowi, który siedzi, a tym zawodnikiem siedzącym to jest Bartosz Kwiecień. Tak, no dziękuję, tutaj Wojtek ma chyba podgląd na monitorek. Oj, jakiś chyba poważniejszy uraz Bartka Kwietnia, bo siedzi, a tu raptem nawet położył się na plecy, a w dzisiejszych warunkach leżenie na boisku nie jest zbyt przyjemne. Już są nasi fizjoterapeuci przy
jubilacie, przypomnę dzisiaj 27 urodziny Bartosza, no ale chyba się jednak pozbiera i chyba jednak o własnych siłach zejdzie i mam nadzieję też wróci na boisko, chociaż to akurat nie jest pewne, bo już widzę rozgrzewającego się na przykład Chrisa Twardka. No ale Chris Twardek to na miejsce Bartosza Kwietnia na boisko na pewno nie wejdzie. Wysłany też na rozgrzewkę przez trenera Rafała Grzyba Martin Pospisil. Zobaczymy za chwilę, jakich tam zmian będzie trener dokonywał. Jagiellonii Białystok trener jeszcze w tym meczu i w następnym, czyli w tym ostatnim sezonie z Lechią Gdańsk. Przypomnę, 16 maja, 17:30. Wszystkie mecze 30 serii gier o tej samej porze w niedzielę. No i mam nadzieję, że tak jak synoptycy zapowiadają, już wtedy będzie cieplej, tam 25, 26, no niechby było nawet i 20, ale nie tak jak dzisiaj w całej Polsce w Zabrzu. Ach, niedobrze, Jagiellończycy mieli okazję znowu zagrać akcję, ale bida w kierunku Imaza niedokładnie. Walczymy na połowie Górnika. Górnicy przejmują jednak tutaj podanie Wojtuszek do Nowaka. Nowak w prawą stronę do Mazurasa, ten z prawej strony pola karnego, troszkę mu piłka uciekła, zatrzymany ten atak, zdążył dośrodkować, zablokowany jednak dośrodkowanie, sam siebie bije w głowę obiema dłońmi Janis Mazuras, bo można było z jego punktu widzenia i tak pewnie było lepiej tę akcję rozegrać, po prostu w pewnym momencie piłka mu ugrzęza pod nogą, potem jeszcze próba dośrodkowania zablokowana przez Mazura, no ale jest rzut rożny dla Górnika Zabrze i po lewej ręce Xaviera Dziekuńskiego Bartosz Nowak będzie piłkę wybijać z narożnika boiska i zobaczymy, cóż ta Nowak wymyśli. Dwie dłonie uniesione w górę, piłka w polu karnym, do głowy najwyżej wyskoczył Cyru, też wpadł do naszej bramki, ale piłka na szczęście nie wpadła, wybija jeszcze Imas na środek naszej połowy. Bida przegrał pojedynek o piłkę z Manechem. Piłka w lewą stronę zagrana, tutaj aktywny Erik Janża po lewej stronie boiska, próba dośrodkowania w szesnastkę, zablokowana przez Przykryla, wybił to Cyru z powrotem do Przykryla. No i Tomasz zbliża się do linii końcowej środkowej, ale zagrał do tyłu, do Romańczuka, Romańczuk do Mazura. Mazur wszedł boiska do Kwietnia, który w międzyczasie już wrócił na plac gry i w pełni sił na szczęście. Właśnie Kwiecień teraz piłkę dobrą zagrał w prawą stronę do Bidy, czy tam był jeszcze po drodze kontakt z piłką Górnika? Zdaje się, że tak, że będzie, a jednak nie. Sędzia pokazuje, że grę wznowią Górnicy od własnego pola karnego. Miałem takie wrażenie, że jak Kwiecień zagrał w kierunku Bidy, to tam jeszcze było dziubnięcie piłki przez obrońcę Górnika, stąd powinien być rzut rożny, ale tego nie było. Górnicy od własnego pola karnego, środek boiska, Alassana Mané. Ładnie lewą nogą operuje, ale przecięta piłka w kierunku Mazurasa przez Wdowika. Przejął to Przykry. Teraz na lewym skrzydle Tomasz. Piłka do środka do Kwietnia, Kwiecień do tyłu do Mazura. Przed własne pole karne Mazur gra do Augustyna. Augustyn na prawej stronie Bogdana Cyru. Bogdan na linii środkowej prawie już, chociaż teraz znowu zagrał na własnej połowie do Kwietnia. Kwiecień do tyłu i wszerz w lewą stronę do Mazura. Mazur do Romańczuka. Ten chciał znaleźć z przodu Przykryla, ale tam Przykryla nie było. Byli za to przeciwnicy z Górnika Zabrze. I Alassana Mané atakowany na środku przez Romańczuka. Piłka w prawą stronę do Wojtuszka. Wojtuszek do Pawłowskiego. Pawłowski zdaje się, a nie, to Mazuras. Tym razem Mazuras znowu kopnął piłkę do nikogo właściwie, do Xaviera Dziekońskiego, który pobiegł aż za linię bożną pola karnego, żeby tę piłkę złapać, oczywiście nogą złapać, nie rękoma. No i zagrał w lewą stronę do Mazura. Mazur tradycyjnie rozkłada ręce, pokazuje, pokażcie się do gry. Nikt się nie pokazał z przodu, więc zagrał do tyłu przed pole karne do Augustyna. Augustyn do Bogdana Cyru. Bogdan Cyru do tyłu do Mazura, a ja zapomniałem niestety, zdaje się, włączyć stopera na drugą połowę i tak teraz myślę, która to jest minuta. Panie Wojtku, pan ze studia mi pewnie podpowie, którą my mamy minutę. 51, to w takim razie ja tutaj teraz włączam, czyli 6 minut będę dodawał do tego, co widzę. Okej, okay. Więc Jagiellonia z lewej strony pola karnego, piłka przez 16. Jest Imas, jest Bida, ale nie dojdzie do piłki Bida, bo uprzedzony jest przez Martina Chudego, bramkarza zespołu gospodarzy. Tak więc skoro na moim stoperku mamy pierwszą minutę, to w sumie mamy już siódmą minutę tego spotkania. Jagiellończycy znowu atakują rywali na ich połowie. Wrócił na swoją pozycję Tomasz Przykryl, piłka odbita od jego nogi. Zdążyła jednak drużyna z Zabrza piłkę odzyskać. Zdaje się na spalonym jeden z piłkarzy Jagiellonii, czy nie? Jest Pulić, strzał, słupek ratuje Górnika. I nie było spalonego, jak się okazuje, bo sędzia nie podnosił chorągiewki. Chyba że podniósłby wtedy, gdyby piłka trafiła do bramki. Ale Pulić trafił w słupek, prawy słupek bramki Górnika Zabrze. A to była właśnie siódma minuta gry po przerwie. Więc okazja dla Jagiellonii niezła, tam błąd popełnili przed własnym polem karnym Górnicy.
Podanie zdaje się od Imaza do Pulicza, no i Pulicz prawą nogą przyłożył w prawy słupek bramki drużyny z Zabrza. Szkoda, że zabrakło precyzji. Tej precyzji nie zabrakło w 29 minucie w podobnej sytuacji, tylko w drugi słupek uderzył Jesus Jimenez na 1-1 dla Górnika wówczas, a wcześniej Jagiellonia zdobyła bramkę po strzale Pulicza głową. Więc 1-1 ciągle w 8 minucie drugiej połowy gry. Górnicy z autu, lewa strona pola karnego. Piłka odbita przez naszych zawodników, ale oni to znowu zbierają. Jest Pawłowski w kole środkowym, poszuka zaraz pewnie z prawej strony Mazurasa. Piłka właśnie do Greka. Grek ma przy sobie Wdowika. Próbuje tutaj w lewo, w prawo. Dobrze, Wdowik przed niego wskoczył. Jeszcze poda sekurowo to wszystko Bida. Nasi młodzieżowcy zabrali piłkę Grekowi. Prawą nogą do przodu zagrał Wdowik, ale niedokładnie do Pawłowskiego, a Pawłowski na własną połowę. I znowu Górnicy ze środka. Mane wycofał się na własną połowę głęboko. Jimenez. Wymienili podanie sklepy z Manechem i cały czas Jimenez. Już zmierza do pola karnego. Już jest zagranie przed szesnastkę, ale to chyba zdąży Kwiecień z interwencją. Tak jest, przed Sobczykiem. Piłka wybita na połowę rywali. Niedokładna interwencja tam Pawłowskiego, ale jeszcze naprawia. No może nie swój błąd, a po prostu odbiła mu się piłka od głowy. Jeszcze do niej zdążył, zagrał do własnego bramkarza. Chudy od razu w prawą stronę do Wojtuszka. Wojtuszek do Mazurasa, ten do Manecha. Manech zaatakowany przez Kwietnia na linii środkowej i mamy rzut wolny dla Górnika Zabrze. A to wszystko w 9 minucie gry po przerwie. Jagiellonia w defensywie w tej chwili. Piłkarze z Zabrza rozgrywają piłkę na własnej połowie. Znowu Pawłowski do tyłu, do Wiśniewskiego. Wiśniewski do Gryszkiewicza. Gryszkiewicz zbliża się do linii środkowej po lewej stronie boiska. Już jest na połowie Jagiellonii, ale Górnicy jakoś zatrzymali ten atak. Norbert Wojtuszek z powrotem do Adriana Gryszkiewicza. Troszkę go tam wygonił w kierunku własnego pola karnego. Między nimi teraz wymiana podań. Wojtuszek znowu przed własne pole karne do Przemysława Wiśniewskiego. Wiśniewski pewnie do Gryszkiewicza. Nie jest pominięciem tegoż zawodnika do Janży, Janża do Wojtuszka. Wojtuszek przez środek atakowany przez Kwietnia, ładnie się uwolnił. No i zmiesza do linii środkowej. No i podał w lewą stronę do Janży. Janża przed pole karne do Jimeneza. Jimenezowi piłka uciekła spod nogi, trochę źle zagrana do tyłu, ale Jimenez ją odzyskał od Kwietnia i Jimenez na wprost pola karnego. Ale dobra interwencja teraz Błażeja Augustyna. Wybił piłkę w lewą stronę boiska, ale bardzo źle w kierunku Bartosza Bidy. Niedokładnie. 9 minuta gry po przerwie. Górnik Zabrze, Jagiellonia Białystok ciągle 1-1. I teraz Jimenez będzie w sytuacji sam na sam. Nie, na szczęście piłka mu została pod nogą. Dobry powrót Bogdana Cyru. Gdyby nie to, że trochę zagrana piłka na plecy Jimeneza i trochę mu została, byłby Hiszpan w sytuacji idealnej do zdobycia prowadzenia dla Górnika Zabrze, ale została ta piłka pod nogą Jimeneza. Jeszcze wrócił Bogdan Cyru. Zażegnaliśmy to niebezpieczeństwo i Jagiellonia wznawia grę rzutem z autu na własnej połowie. Rozpoczęła się 11 minuta gry po przerwie. Jagiellonia remisuje w Zabrzu z Górnikiem z 1-1. Znowu niedokładność. Jakoś lepiej wyglądała gra Jagi w pierwszej połowie, zwłaszcza w tym pierwszym kwadransie. Teraz jest dużo niedokładności, dużo chaosu. No, wynika to pewnie i ze zmęczenia większego, ale też nie oszukujmy się. Dopiero 11 minut gry po przerwie, więc tutaj był odpoczynek 15-minutowy. Można było tam się zregenerować i wrócić w pełni sił. A tymczasem nie udaje nam się jakoś nic ciekawego zrobić z przodu. Jakieś drobne problemy też mamy z tyłu. Kwiecień do Dziekońskiego z 5 metra podawał do bramkarza. No tutaj nic dziwnego, że Dziekoński nie musiał dużo kombinować, po prostu wystrzelił piłkę byle dalej od własnej bramki, ale cały czas Górnicy atakują Jagiellonię z autu, wybija piłkę po raz kolejny na aut Mirosław Mazur. Jeszcze raz będzie Mazuras, piłkę wrzucał w prawą stronę do Nowaka. Nowak po nodze Bidy i jeszcze jeden aut, to już chyba trzeci z rzędu, tym razem nie do przodu Mazuras, a do tyłu. Do Pawłowskiego. Pawłowski na środkową linię do Wiśniewskiego. Wiśniewski w lewą stronę do Gryszkiewicza. Gryszkiewicz, krosowe podanie z lewej strony na prawą do Mazurasa. Mazuras piłkę przyjął na pierś, ale odskoczyła mu na tyle, żeby Bida to przejął. Ten do pola karnego, do Mazura, ten do Kwietnia. Piłka stracona. Rywale w naszym polu karnym. Jest Nowak. Przed pole karne do Alessane Mane. Mane wypychane przez Przykryla. Górnik atakuje coraz śmielej. Piłka w polu karnym. Wybija Augustyn na nogę do Cyru. Cyru za siebie przewrotką, ale to jest aut po drugiej stronie boiska. Tym razem nie Mazuras będzie wrzucał, a zdaje się będzie wrzucał Jimenez, ale wcześniej przerwa w grze, bo na boisku w polu karnym Jagiellonii siedzi Taras Romańczuk. Zmiana będzie w drużynie z Białegostoku. Pewnie zejdzie z boiska Bartosz Kwiecień, bo przygotowany do wejścia na plac gry Martin Pospisil, no albo Taras Romańczuk, który
który tutaj wyraźnie tak jest. Będzie chyba zdejmie opaskę kapitańską Taras Romańczuk, tak jest. Przekazuje ją Bogdanowi Cyru. Ten przekazuje dalej do Jesusa Imaza, więc Jesus Imaz, kapitanem drużyny Jagiellonii Białystok. To jest 7:13 minuta gry po przerwie, więc zmiana. Taras Romańczuk, jakiś uraz, zszedł z boiska. 57 minuta gry. Taras Romańczuk rzadko schodzi z boiska, chyba że właśnie ma problemy zdrowotne. No i właśnie zszedł z boiska nasz kapitan, a pojawił się na boisku Martin Pospisil, więc zobaczymy, jak będziemy sobie radzić bez Tarasa Romańczuka, który, jak wiadomo, w odbiorze jest no, bardzo, bardzo pożytecznym zawodnikiem, bardzo dobrym, no, ale teraz zdrowotnie coś tam nie wytrzymało. Po kolei wszyscy piłkarze, którzy rozgrzewają się za linią końcową, a Taras właśnie za linią końcową opuścił plac gry. Wszyscy tam przybili piątkę kapitanowi drużyny z Białegostoku. No a ten maszeruje całkiem, tak wydaje się, już żwawo w kierunku ławki rezerwowych. Pewnie zaraz ze swoim kolegą Rafałem Grzybem też przybiją sobie piątkę, chociaż niekoniecznie. Rafał popatrzył tylko na Tarasa. No tak, jednak podchodzi do niego i zapyta, co tam ze zdrowiem. Klepnęli piątkę, gramy dalej. Cały czas Górnik na połowie Jagiellonii. Cały czas atakuje nas drużyna z Zabrze, ale teraz od takie zagranie, byle dalej z linii środkowej w nasze pole karne do Ksawiera Dziekońskiego. Dziekoński do Augustyna. Augustyn w lewą stronę do Mazura. Takie mam wrażenie w tych ostatnich minutach, że Jagiellonia jakby straciła koncepcję gry do przodu. Jakby bardziej myślała o tym, co by tu zrobić, żeby gola nie stracić, żeby może ten mecz zremisować, nie dać się Górnikowi wyprzedzić, no ale do końca tego meczu naprawdę jeszcze bardzo, bardzo daleko tutaj. Trzeba przynajmniej raz, drugi postraszyć Górników, bo jak nie, to oni będą coraz bardziej wierzyć w to, że im się uda. A teraz coraz więcej chaosu w naszej defensywie. Tym razem Mirosław Mazur, zamiast piłkę wykopać do przodu w kierunku linii środkowej, to jakimś takim dziwnym ślizgiem wybił na rzut rożny z 16 metra, kopnął pod chrągiewkę na własnej połowie. No i piłka wyszła za boisko, zdaje się. Bartosz Nowak wykonuje ten rzut rożny po prawej ręce Ksawiera Dziekońskiego. Lewa dłoń tym razem podniesiona. Piłka dochodząca do bramki, ale też przeszła łukiem za linię końcową po drugiej stronie boiska, więc będziemy mieć wznowienie gry od bramki przez Ksawiera Dziekońskiego. To jest 15 minut gry, 15 minuta gry po przerwie, więc 60 minuta meczu, jeśli dobrze liczę. I Jagiellończycy ciągle remisują w Zabrzu z Górnikiem 1-1. Próbujemy teraz akcji dalekimi podaniami, ale to nie za bardzo nam tutaj wychodzi, bo cóż tam, osamotniony Przykryl, czy akurat w tej chwili Bida atakujący rywali, to nie na wiele się zdaje takie dalekie podania. Taka laga tak zwana grana przez naszych zawodników, aby do przodu. Nic z tego nie wychodzi. W pierwszej połowie było dużo fajnych wymian z pierwszej piłki. Teraz to jakoś tak wszystko się urwało. No nie mamy już na boisku Tarasa Romańczuka, który w tych sytuacjach brał zawsze też udział. Przez środek te akcje szły, a teraz Górnicy znowu do przodu. Jest z lewej strony pola karnego Erik Janża, ostry kąt Janża. A dobre tutaj wślizg ofiarny Mazura, chyba dostał piłką poniżej pasa. Jeszcze atak Górnika trwa, jeszcze walka o piłkę. Bartosz, Kwiecień i Górnicy w polu karnym, ale nikt się z nich nie orientuje, że piłka leci w kierunku Jimeneza. Ostatecznie piłka w rękach naszego bramkarza Ksawiera Dziekońskiego, a to jest moment właśnie na to, żeby udzielić pomocy medycznej Mirosławowi Mazurowi, który wziął na ciało to dośrodkowanie Erika Janży. Ukrainiec zwija się z bólu, no ale już klęczy, już powoli wstaje. Tam nie wiem, czy było uderzenie poniżej pasa piłką, chyba tak, bo on jeszcze też próbuje, jak to się mówi, troszeczkę na piętach poskakać, no może tak trochę pozginać się, żeby ukoić ból, i chyba wszystko jest w porządku. Sam o własnych siłach wstał z pola karnego, z boiska, z murawy się podniósł, za pole karne maszeruje, a rzut sędziowski będzie wykonywać Tomasz Kwiatkowski, sędzia z Warszawy. Za nami 16 minut gry po przerwie i Jagiellonia Białystok ciągle remisuje w Zabrzu z Górnikiem 1-1. 15 minuta Jakow Pulić dla Jagi, 29 Jesus Jimenez dla Górnika Zabrze. Właśnie Mirosław Mazur pozbierał się już, zdrowotnie wszystko w porządku. Piłka od Augustyna do Mazura, ten do Kwietnia, ten znowu do tyłu do Błażeja Augustyna. Błażej zdaje się, że wybił piłkę w aut. No tak, zupełnie bez sensu to zagranie. I teraz, jako że tych piłek jest więcej, trzeba bardzo się starać. Górnicy w sytuacji bardzo dobrej. Chyba będzie ręka i rzut karny dla Górnika. Tak jest. Oto tak, jak Błażej Augustyn popełnił błąd. Wybił piłkę w aut. Nasi byli zorientowani na grę do przodu.
Górnicy szybciutko rzucili piłkę w przeciwnym kierunku, ruszył, zdaje się, Aleks Sobczyk w pole karne, no i zablokował ręką to zagranie Błażej Augustyn i w minucie 62 Jagiellonia będzie w dużej opresji, dlatego że Jesus Jimenez już piłkę wziął pod rękę i chciałby ją ustawić na 11 metrze. Sędzia sygnalizuje jeszcze, że nasłuch ma na bazę, czyli na wóz z wideoweryfikacją, ale mam wrażenie, że jednak pokazuje Jimenezowi, żeby tę piłkę spokojnie sobie ustawił na 11 metrze, chociaż jeszcze nie, chociaż tam pokazywał Augustyn, że on tej piłki nie blokował ręką, więc trwa sprawdzanie, czy będzie ten rzut karny w konsekwencji dla Górnika, czy tego rzutu karnego nie będzie. To nie była tak, wydaje się, jednoznaczna decyzja, chociaż chce się upewnić po prostu Kwiatkowski. On tak z takim lekkim opóźnieniem, ale jednak wskazał na tak zwane wapno na 11 metr. No i pokazuje, że tak, piłka będzie z rzutu karnego dla Górnika Zabrze. Jeszcze podchodzi sędzia do Ksawiera Dziekońskiego, instruuje go, co ten ma robić, jak, czego nie robić, i minuta kolejna minęła, to już pewnie 63 w tej chwili. Górnik Zabrze przed szansą zdobycia prowadzenia. Jimenez kontra Dziekoński, gwizdek sędziego, Jimenez zza pola karnego ruszył i przy prawym, lewym słupku bramki Jagiellonii Białystok Górnik prowadzi 2-1. Sytuacja kompletnie kuriozalna, zupełnie beznadziejna sytuacja. Błażej Augustyn podwójnym pechowcem, czy też podwójną ofermą tej akcji, byśmy powiedzieli. On właściwie podarował gola tego Górnikowi Zabrze. Zupełnie beznadziejne wybicie piłki z własnego pola karnego w kierunku Mazura. Out. Nasi nie zdążyli się zorganizować. Drugą piłkę Górnicy wrzucili na boisko. Sobczyk piłkę w pole karne dośrodkował, zablokował sam tę piłkę ręką Błażej Augustyn. Konsekwencje już wszyscy znamy. Rzut karny dla Jesusa Jimeneza i, jeśli się nie mylę, Wojtku, popraw mnie, w 63 minucie Jesus Jimenez podwyższył wynik na 2. Podwyższył wynik, po prostu dał prowadzenie Górnikowi Zabrze 2-1 I cóż, i kiepsko to wygląda. Mamy kolejną zmianę w Jagiellonii Białystok. Zszedł Bartosz Kwiecień, w jego miejsce wprowadzony Ariel Borysiuk. Więc mamy z dwójki tych defensywnych pomocników już całkiem nową dwójkę zawodników. Wcześniej za Tarasa Romańczuka wszedł Martin Pospisil, a teraz za Bartosza Kwietnia mamy na boisku Ariela Borysiuka. Co ciekawe, dzisiaj już na ławce rezerwowych jest Fiodor Czernych, który długo pauzował po kontuzji. Przyjechał ze zgrupowania kadry Litwy z jakimś tam urazem i długo, długo nie było go w ogóle w kadrze meczowej. Dzisiaj jest ciekawe, czy swoją szansę Fiodor Czernych dostanie. Tak patrzę, że rozgrzewa się tutaj z innymi kolegami z Białegostoku, z Jagiellonii, ale czy wejdzie na boisko, tego nie wiemy. W każdym razie rozpoczęła Jagiellonia dobrze od 15 minuty od prowadzenia Pulicza. Dobrze grała Jagiellonia w pierwszej połowie, trzeba powiedzieć. Naprawdę fajnie to wyglądało. No ale potem było już gorzej, wyrównanie Jimeneza w 29 minucie spotkania, a w 63 po naprawdę beznadziejnym zachowaniu, i to podwójnie. No druga ręka przypadkowa oczywiście być może, ale to wszystko wzięło się z niedobrego zagrania bez presji Augustyna. Rzut karny wykorzystany przez Jimeneza i Górnicy już prowadzą 2-1. Przypomnę, oni nie wygrali meczu od 7 kolejek, no ale przyjeżdżają tutaj, prawda, Święte Mikołaje z Białegostoku, bo i pogoda taka nie majowa, a bardziej jakaś taka właśnie jesienno-zimowa, i darujemy, mam nadzieję, że może jeszcze nie podarowaliśmy tych 3 punktów Górnikowi, że oni przerwą tę serię bez zwycięstwa akurat na Jagiellonii Białystok, ale jeśli ją i przerwą, no to też zważywszy na to, jak wygląda gra w drugiej połowie, to Górnicy jak najbardziej na to prowadzenie zasłużyli, bo oni praktycznie cały czas atakują Jagiellonia bez pomysłu, bez jakiejś konkretnej sytuacji, bez akcji skrzydłami, właściwie bez niczego z przodu, a z tyłu też takie błędy jak zwykle. Już nawet nie liczę, ile to bramek Jagiellonia w tym sezonie straciła, to już była chyba 45, jeśli dobrze pamiętam. No, aż żal, wszystko ściska, jak się patrzy, jak kolejny sezon i kolejni trenerzy się zmieniają w Jagiellonii Białystok. Jaga, jak traciła gole, tak traci. Nie wiem, czy przyjdzie wreszcie jakiś fachowiec, który, nie wiem, dostanie rekomendacje z komputera, czy będzie wylosowany przez komputer, czy wybrany przez zarząd, przez kogokolwiek. Człowiek, który nauczy Jagiellonię bronić, bo jakoś nikt tego nie potrafi zrobić. Ani Mamrot, ani Petef, ani Zając, ani Grzyb. Ciągle Jagiellonia traci te bramki, a większość z nich to jeszcze takie kompletnie beznadziejne, jak chociażby ten cały rzut karny. No karny to karny, ale sytuacja z tym karnym naprawdę
dziwna. Górnik nie rezygnuje, Górnik atakuje, znowu rywale pod naszym polem karnym, znowu Jimenez, dobra, teraz interwencja Bogdana Syru, ale akcja przerwana tylko na chwilę, Jagiellonia zupełnie zepchnięta teraz do obrony, Górnik uzyskał jakąś taką swobodę w rozegraniu. Teraz jakby Alassana Mané, Gambijczyk, troszkę pożałował drużyny z Białegostoku, oddał nam piłkę. A może to chodzi o to, że widzi Mané, że Jagiellonia w drugiej połowie kompletnie nic nie gra, że ma problemy z rozegraniem akcji, że to większy dla niej problem posiadanie piłki niż jej nieposiadanie. No i znowu strata, tym razem Borysiuk, niedokładne podanie do przodu, tym razem Mané, ale on też podaje do Mazura. Borysiuk do Przykryla, Przykryl do środka, do Bidy, Bida teraz w roli takiego ofensywnego pomocnika, podwyższony za napastnikiem, podaje do Pospisila. Martin Pospisil w szerz boiska, podanie do Imaza w pole karne, ale znowu strata, znowu niedokładnie. Górnicy, teraz Jagiellonia podostrzyła na połowie przeciwnika, jest tam Przykryl, też piętą do tyłu. Do Cyru, Cyru do Borysiuka, Borysiuk w szerz boiska do Mirosława Mazura. Mazur zamach chciał, jakby chciał uderzyć z dystansu, ale nie uderzył, podał do Wdowika. Wdowik w pole karne, od tak aby zagrać i niedokładnie. I już Górnicy ruszyli z kontrą, ale przerywa to Wdowik. Mané znowu piłkę odzyskał i ruszają Górnicy. I piłka do przodu, przejęta na szczęście przez Błazeja Augustyna, nie doszła do Nowaka, ten byłby w sytuacji sam na sam. Z kolei Pospisil, niedokładnie w kierunku Imaza. Festiwal błędów z jednej, z drugiej strony. Aleks Sobczyk, Norbert Wojtuszek, do Mané, ten do Wojtuszka, piłka w prawą stronę do Pawłowskiego, Pawłowski do Mané, ten przed polem karnym własnym, przez boiska do Gryszkiewicza, w lewą stronę, Adrian Gryszkiewicz nie kwapi się zbytnio, żeby wejść na połowę Jagiellonii z piłką, więc tak sobie klepią Górnicy, ale im się właściwie nie musi śpieszyć, oni prowadzą cały czas od 63 minuty 2-1, a mamy już kolejne minuty za nami, to już chyba 23, jeśli dobrze widzę, 24 gry po przerwie, Górnicy znowu atakują, 69 minuta ogólnie, tutaj Wojtek ze studiami podpowiadał, tak to jest, tablicy nie widać, stopera nie włączyłem ze stresu i z zimna, takie to są warunki, no ale moja wina, dobra. Z tym, że stopera nie włączyłem. Jagiellonia w polu karnym. Bida głową. O! Nawet było groźnie. Dośrodkowanie z prawej strony. No, Bartosz Bida być może, gdyby był ciut wyższy, miałby większą kontrolę nad tą piłką, a tak wyskoczył tak najwyżej, jak mógł. No i tylko jedyne, co zrobił, to skierował ją w kierunku bramki Martina Chudego, ale Słowak tam rękę wystawił. Na wszelki wypadek piłka poszła i tak poleciała nad poprzeczką. No, ale to była jakaś taka chyba pierwsza w tej połowie w ogóle udana próba zaatakowania bramki Górnika Zabrze. Strzał niecelny, dobra, ale najważniejsze, że był, może Górnicy też troszeczkę przyhamują swoje rozpędy ofensywne, swoje zapędy ofensywne, bo do tej pory Jagiellonia nie stworzyła nic, a teraz Borysiuk znowu podaje źle. No i znowu w sytuacji dobrej będzie Jimenez, chociaż trochę ostry kąt, ale jest w polu karnym, zagrana piłka do Nowaka, Nowakowi nogę urwało, ta noga leci, 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 na torsidzie wylądowała noga, tak to się mówi, jak piłkarz robi taki zamach, w piłkę nie trafia, to się mówi, że nogę mu urwało, no i właśnie tak mniej więcej na trzecie piętro, gdyby miał tam jakieś luzy w przegubach Nowak, to by ta jego noga wylądowała pewnie na drugim piętrze stadionu Górnika Zabrze, a tak została na swoim miejscu. Było trochę śmiesznie, trochę strasznie. Górnik dalej na naszej połowie. Właśnie Nowak do Jimeneza, do Janży, przepraszam. Ten do Jimeneza, ten znowu do tyłu do Gryszkiewicza. Gryszkiewicz na własną połowę do Wiśniewskiego. Wiśniewski krosowe podanie w kierunku Mazurasa. Piłka dojdzie do Greka. Chociaż Wdowik, nie Wdowik, a Bida i Wdowik też zabrali mu ją do spółki. Ale z kolei też oddali rywalom. Sobczyk. I Górnicy znowu. Tym razem w lewą stronę. Piłka dojdzie do, nie doszła szczęśliwie do Jimeneza, bo wsadził tam swoją nogę Bogdan Cyru. Borysiuk na środek boiska do Imaza. Imaz do Bidy. Bida do Pospisila. Lewa strona boiska schodzi z piłką do środka. Pospisil w kierunku Imaza. Imaz chciał odegrać do Pulicza i niedokładnie. A może to Pulicz do Imaza. Strata piłki i Górnik już jest na naszej połowie, ale mało mają graczy. Teraz podanie do Imaza na wprost. Przy nim Błażej Augustyn i ostry kąt Jesus Jimenez. Piłka w pole karne. Aleks Sobczyk 3-1. Asysta Jimeneza. Głową Sobczyk zdobywa bramkę Wojtku w minucie pierwszej, 71 minucie. Zdaje się, że już losy tego meczu rozstrzyga Aleks Sobczyk. Kolejna strata naszej drużyny na połowie Górnika Zabrze. A bohater tego meczu niewątpliwy, Jesus Jimenez, po dwóch bramkach zalicza też asystę i jeszcze mamy jakąś kontuzję w naszej drużynie. Jakby tego było mało, to Bogdan Cyru trzyma się za kostkę, chyba podkręcił stopę. Zdaje się, że trzeba będzie
zdjąć go z boiska. Bogdan Cyrus, zanim dobiegli do niego fizjoterapeuci nasi, Jarosław Ołdakowski i Marcin Piechowski, to już przygotował sobie tamte nogę do opatrzenia. Ale też jeden z piłkarzy Górnika Zabrze leży na murawie. Nie wiem, co tam się dzieje z nim na jego połowie. No, nie zakładam, że położył się tam z radości po strzeleniu gola przez Aleksa Sobczyka na 3-1 dla zespołu z Zabrza. Będzie zmiana, bo już idzie pan kierownik drużyny Górnika Zabrze. Pokaże, że będzie tam zmiana i wejdzie na boisko zawodnik z Gany. Tylko za kogo on wejdzie? O, 24. Aleks Sobczyk pożegnał się z grą w tym meczu golem. No więc schodzi Aleks Sobczyk. Przed chwilą bramka, teraz już zejście z boiska. A teraz będziemy mieć na boisku niejakiego Richmonda Buaci, tak to chyba powiedział speaker zawodów. Oj, to ja będę używał lepiej jego imienia Richmond niż nazwiska. I jeszcze jedna zmiana. Roman Prochaska na boisku się pojawi. Schodzi Janis Masuras, a w jego miejsce Słowak Roman Prochaska, więc dwie zmiany. Richmond za Sobczyka i Prochaska za Janisa Mazurasa. Co tam z naszym Bogdanem Cyru? Pozbierał się już, czy nie? Tak, zdaje się, że rozbiegał bolącą nogę i wrócił na boisko. Przegrywa Jagiellonia Białystok z Górnikiem w Zabrzu 1-3. No i wiele, wiele wskazuje na to. Właściwie jest to chyba już pewne, że zakończy się seria bez zwycięstwa Górnika Zabrze. Zwłaszcza, że Górnik dalej atakuje, że Górnik nie ma dosyć. Widzi, że ta Jagiellonia pływa w defensywie w drugiej połowie. No i ten nowy zawodnik, Richmond w polu karnym. I udana interwencja wślizgiem Bogdana Cyru i znowu Bogdan po tej interwencji ma jakiś problem, nie wiem, czy on dotrwa do końca tego meczu, czy tam jakieś naciągnięcie, czy to uraz stawu skokowego. W każdym razie po każdej interwencji Bogdan w tej chwili chodzi, utyka, cierpi, a Górnik Zabrze ma kolejny rzut rożny po lewej ręce Xaviera Dziekońskiego. Zobaczymy, któż tam, chyba Erik Janża, piłka odchodząca. Piłka na głowę Pawłowskiego, uderzenie głową, zdaje się, był rykoszet. Nie było rykoszetu, sędzia Tomasz Kwiatkowski pokazuje, że jest gra od bramki Jagiellonii Białystok. No ale cóż z tego, skoro my nie potrafimy w tej drugiej połowie nic ciekawego zrobić w polu karnym rywali. Jeden niecelny strzał głową Bartosza Bidy, a Górnicy najpierw w 63 minucie po rzucie karnym wyprowadzili wynik na 2-1, a w 71 podwyższyli na 3-1 po asyście Jesusa Jimeneza i celnej główce z 5 metra Aleksa Sobczyka. Jagiellonia przed własnym polem karnym, 75 minuta meczu w międzyczasie. Górnik Jagiellonia 3-1, wybija Xavier Dziekoński piłkę na środek boiska, ale gra Jagiellonii w tej drugiej połowie to już jest naprawdę takie, no, trochę i smutne i żałosne widowisko. Przetrzebiona kadrowo drużyna z Białegostoku. Górnicy tutaj bawią się tak naprawdę już teraz z piłkarzami z Białegostoku. Jagiellończycy nawet nie mają chyba i ochoty za dużej, żeby ruszyć tam pressingiem na połowę drużyny z Zabrza, bo tak to trochę wygląda, że boją się piłkarze w żółto-czerwonych strojach, żeby nie dać się skontrować. No teraz się udało piłkę odzyskać na chwilę, ale już ta piłka zabrana znowu przez gospodarzy. Znowu oni. Jest, zdaje się, Nowak drybluje, zagrywa do tyłu, do Prochaski, Prochaska do przodu, do tego nowego gracza z Gany, do Richmonda, bo tak nie do końca usłyszałem, jak się wymawia dokładnie nazwisko tego zawodnika. Boaci chyba powiedział tutaj speaker zawodów, ale nie będę ryzykował. Richmond to Richmond, też ładne bardzo imię ma zawodnik z Gany. Górnik z rzutu wolnego, z własnej połowy. Tutaj Roman Prochaska, rywale przez teraz linię środkową. Gryszkiewicz do Janży. Górnik ma zdecydowaną przewagę i jak najbardziej zasłużenie prowadzi w tym meczu 3-1. Wiadomo, powtarza się to zbyt często, już tak jako truizm pewien, że mężczyznę poznaje się nie po tym, jak zaczyna, a po tym, jak kończy. Jagiellonia rozpoczęła rewelacyjnie w 15 minucie od gola Jakowa Policza, ale potem wyrównanie Jimeneza, potem druga bramka Jimeneza, trzecia Sobczyka i Górnikowi nie dość. Znowu przed naszym polem karnym troszkę tam chaosu, Richmond się przewrócił, ale sędzia nie gwiżdże, Górnicy piłkę mają znowu. Z lewej strony boiska znowu jest Erik Janża, dośrodkowanie na głowę do Richmonda, piłka przelatuje na drugą stronę boiska, jest tutaj Erik
Erik Prochaska. Przed pole karne zagrał do Wojtuszka. Wojtuszek do Richmonda. Ten z lewej nogi uderzył. A, piłka niewiele obok lewego słupka bramki Ksawiera Dziekońskiego, ale jednak obok. A w drużynie z Białegostoku mamy trzy zmiany aż. I teraz trzeba się jeszcze połapać, kto tu schodzi, kto tu wchodzi. Tak, zejdzie Bartłomiej Wdowik na pewno z boiska. I jest na pewno na boisku Twardek. Nie ma Bogdana Cyru, to druga sprawa. Nie ma Cyru, nie ma Wdowika. Jest Twardek. Teraz kto tu jeszcze wejdzie na plac gry? Zobaczymy za chwilę. To już będzie limit zmian wykorzystany. Pięciu zawodników. Konrad Wrzesiński wchodzi też na boisko. I jeszcze chyba Bartosz Bida zszedł z boiska. A, Maciej Twarowski jeszcze wszedł na boisko. Tak, to tutaj mamy już trzy zmiany dokonane za Bartosza Bidę. Także nie ma też Bidy na boisku. Dobrze mówię, Wojtku, prawda? Bo ciężko się było połapać z tym. Nowik? Nie ma takiego zawodnika w Jagiellonii. Nie, Bida pewnie zszedł z boiska, bo ja go jakoś nie widzę na placu gry. Także jeżeli wszedł Twarowski, to rzeczywiście na boisku łatwo zlokalizować Bidę po jego niskiej sylwetce i jasnej blond fryzurze. W każdym razie trzy zmiany kolejne dokonane, to już limit zmian wykorzystany. To sobie wyobrażam teraz, że będzie duży problem z przeprowadzeniem jakiejkolwiek składnej akcji, bo jak tylu tych zawodników już zmienionych, to naprawdę trzeba przede wszystkim zobaczyć, jak my tutaj wyglądamy teraz na boisku. Tak, po prawej stronie obrony, bo gramy teraz chyba znowu czterema. Jest Tomasz Przykryl w środku, jest Mazur z Augustynem, przed nimi są Borysiuk i Pospisil. Piłka do przodu, do kogo? Do Twarowskiego, ale Twarowski, Maciej Twarowski uprzedzony przez Chudego. No tak, teraz dopiero speaker zawodów podał, że szedł z boiska też Bartosz Bida, ale Górnik znowu w polu karnym, groźnie i Richmond i poprzeczka ratuje Jagiellonię, Białystok po jego główce. No więc tym razem asystent Bartosz Nowak mógł zaliczyć z Górnika Zabrze, ale Gańczyk tutaj zabrakło mu troszeczkę precyzji z bliska, z 5 metra, 79 minuta meczu i Górnik miał doskonałą kolejną szansę, żeby zdobyć czwartą bramkę w tym meczu i już ostatecznie pogrążyć Jagiellonię, chociaż tutaj tak naprawdę już nie trzeba pogrążyć tej Jagiellonii, bo ona sama się pogrąża na 10 minut, powiedzmy, przed końcem podstawowego czasu gry. Też by się chciało, żeby sędzia tutaj nie doliczał zbyt dużo, bo no wprawdzie w Zabrzu zrobiło się całkiem sympatycznie i słońce wyszło i już nie tak znowu zimno, bo przestało wiać, tylko ten wynik taki, że oj, będą mieli do posłuchania piłkarze z Białegostoku w kolejną niedzielę, nie w najbliższą, a 16 maja w ostatniej kolejce, 30 kolejce Ekstraklasy Jagiellonia podejmie u siebie Lechię Gdańsk. Kibice ci najbardziej zagorzali z ultry już tam się mobilizują, żeby przyjść i w cudzysłowie podziękować i piłkarzom, i zarządowi za ten paskudny sezon, za ten smutny, taki mizerny, taki jakiś nieprzyjemny zupełnie sezon w wykonaniu drużyny z Białegostoku. Bo to wygląda wszystko z małymi przebłyskami naprawdę bardzo, bardzo źle. Źle i ten mecz jest tego potwierdzeniem. Naprawdę duże problemy kadrowe Jagiellonii, trzeba powiedzieć tutaj, tych seriach kontuzji i braki w ustawieniu i brakuje nam tego podstawowego składu już od bardzo dawna. No ale czy to wszystko można tłumaczyć tym, że tracimy kolejne gole w każdym meczu jakoś tak łatwo, tak jakoś tak frywolnie bym powiedział wręcz i przegrywamy tutaj znowu tym razem z Górnikiem, który nie potrafił wygrać od 7 kolejek, ale przyjeżdża Jagiellonia, proszę bardzo, 3 punkty Górnikowi. Wprawdzie to nie Barbórka, ale można podarować i 7 maja. Jagiellończycy w polu karnym, jest Twardek, dośrodkowanie z lewej strony pola karnego, zdaje się Chudy jeszcze ratuje piłkę przed tym, żeby nie wyszła na rzut rożny, ale wyszła, no i będziemy mieli okazję do tego, żeby postraszyć tego Martina Chudego w drugiej połowie, bo tu raz tak delikatnie go tylko przestraszył Bartosz Bida, strzelając jednak głową nad poprzeczką bramki Górnika, a teraz dośrodkowanie po lewej ręce Martina Chudego. Martin Pospisil, piłka odchodząca od bramki na środek pola karnego, strzelamy głową, ale niecelnie. W ogóle piłka przelatuje na drugą stronę boiska, tutaj Imaz dośrodkowuje, znowu ta piłka wraca do Pospisila, nie wróci, bo wróci o tyle, że będzie kolejny rzut rożny, dlatego że Górnicy to wybijają, więc jest taki fragment delikatnej naprawdę przewagi Jagiellonii Białystok, no ale też Górnicy nie będą cały czas forsować tempa. Oni prowadzą 3-1. Cóż oni tam będą się teraz szarpać z nami
na całym boisku, skoro przewaga dwóch goli. Znowu piłka przelatuje z prawej strony boiska na lewą. Jeszcze raz będzie Imaz dośrodkowywał w pole karne. Górnicy to wybiją. Kto to przejmie? Przejmie to ławka rezerwowych Jagiellonii Białystok, bo piłka jest na aucie dla zespołu z Białegostoku. Augustyn do Imaza. Ten wszerz boiska do środka, do przykryla, który teraz w roli jakiegoś takiego środkowego pomocnika. Piłka w prawą stronę do Pospisila. Górnicy głęboko teraz cofnięci. Chcą pewnie nas złapać na kontrę. Zobaczymy, czy im się to uda. Odzyskali na razie piłkę. Jest Jesus Jimenez. Krótko jednak do tyłu. Do Wiśniewskiego. Wiśniewski do Richmonda. Richmond głową do Jimeneza. Piłka zwraca z powrotem do zawodnika z Gany. I są już rywale na naszej połowie, ale chyba tu przerwie akcję ich Augustyn. Augustyn piłkę stracił. Jeszcze tam przy okazji skasował jednego z rywali. Przypadkowo się w niego wbił. No i zawodnik z Górnika Zabrze, Richmond, wybija piłkę na aut. Celowo po to, żeby można było poratować tam zawodnika gospodarzy. Po tym jak zachciało się akcji ofensywnej Błażejowej Augustynowi. Piłkę jeszcze tam próbował przegrać przez niego. Potem skasował tegoż piłkarza z Zabrza. Daleko nie widzę, kto to tam jest, ale już cały i zdrowy Norbert Wojtuszek, numer 15, tak jest. No dzisiaj Wojtek Kujałowicz w studiu w Białymstoku kapitalnie wywiązuje się z roli suflera. Mam nadzieję, że się Wojtek nie pogniewa, że to sufler to też bardzo przecież fajna robota, prawda? Widzieć więcej i podpowiadać temu, który akurat nie widzi. 83. minuta gry. Jagiellonia przegrywa w Zabrzu z Górnikiem 1-3 i gramy we własne pole karne. Ksawier Dziekoński, atakowany przez Richmonda, na środek boiska. Tam Twarowski, ale nie miał szans z Wiśniewskim. Piłka znowu pod nogami Górników, a konkretnie pod nogą Erika Janży. Ten gra do tyłu na własną połowę do Gryszkiewicza. Gryszkiewicz przed własne pole karne do Wiśniewskiego. Wiśniewski do środka do Wojtuszka, ten do Gryszkiewicza. Gryszkiewicz ucieka Wrzesińskiemu. Nie uciekł daleko, bo Wrzesiński go wywrócił na murawę. No i czekamy na końcowy gwizdek w tym meczu, bo już nic tutaj dobrego, pozytywnego dla Jagiellonii się nie zdarzy. Naprawdę pochwalić trzeba drużynę z Białegostoku za pierwszą połowę. Fajna gra, bramka Pulicia. Nie udało się utrzymać tego prowadzenia do końca pierwszej połowy, ale też napawało to wszystko optymizmem do przerwy, ale druga połowa już bardzo, bardzo słaba w wykonaniu Jagiellonii Białystok. Właściwie nic tam nie wychodzi, a rywale stwarzają sobie te sytuacje. Ten skład Jagiellonii w tej chwili taki, który prawdopodobnie w przyszłym sezonie absolutnie nigdy, ani razu się nie powtórzy. Tak gramy tym, kim mamy, a Górnicy raz jeszcze Jesus Jimenez z 16 metra, ale strzał niecelny. Trochę mu piłka zeszła, takim aż za bardzo zewnętrzniakiem prawą nogą uderzył Hiszpan. No i nie zdobywa tutaj hat-tricka w tym meczu, a dużo mu w tym momencie zabrakło. Ale potrafią szybkimi atakami Górnicy nas tutaj postraszyć, rozmontować naszą defensywę, grającą też w składzie dość dziwnym, no bo proszę posłuchać, jakie zestawienie obrony. Błażej Augustyn, Mirosław Mazur, Chris Twardek i Tomasz Przykryl. No przecież to tak nie może wyglądać w żadnym meczu Jagiellonii w nowym sezonie. Teraz jeszcze żółtą kartkę pewnie Mazur wyhaczy za to, że brzydko wszedł od tyłu w nogi przeciwnika. No i tak, jest żółta kartka dla Mirosława Mazura. Właściwie też nie wiadomo, po co on to robił. Graczy Górnika w 85. minucie obrócony w kierunku własnego pola karnego, ale znowu się tutaj zrobiła wichura. Przygotowali nasi gospodarze na stadionie Górnika bufecik z kawą i teraz cała ta kawa fruwa po stadionie. O, tutaj do mnie trochę nawieje. Spadło to wszystko ze stolika. Słoik chyba się w ogóle rozbił. Kawa się wysypała. Rozpuszczalna, marki nie wymienię, żeby nie być posądzonym o kryptoreklamę. I wywiewa tę kawę ze stadionu. Znowu pochwaliłem pogodę, że ciepło, że nie wieje. No to proszę bardzo, nie ma się z czego cieszyć. Znowu urywa czapkę z głowy. Dobrze, że hełmofon na głowie nałożony, to chociaż czapka mi nie ucieknie, ależ wieje i to Państwo teraz muszą słyszeć. Dookoła niby słońce świeci fajnie, ale tak strasznie potwornie zimno. 7 maja, niemożliwa rzecz, żeby wiało takim arktycznym chłodem. Tu koledzy z Zabrza żartowali, że to my ze wschodu przywieźliśmy, no ale u nas padało, ale nie było tak potwornie zimno. Ej, niedobrze. Dobrze byłoby skończyć już ten mecz i to bez straty gola. Tutaj za chwilę mogło być tak, że właśnie bramka dla Górnika numer 4 pada, ale Nowak uprzedzony w polu karnym Jagiellonii przez Tomasza Przykryla i jeszcze jeden rzut rożny dla Górnika. I Górnicy
mają corner, te chorągiewki tam na boisku też, jakby sztorm, przynajmniej z siódemka w skali Beauforta wiała, krótko wykonany. Richmond, nie, to nie Richmond, to też ciemnoskóry Manech, piłka przed pole karne, Janża rozprowadza grę w prawą stronę do Jimeneza. Jimenez ma przed polem karnym Richmonda, ale drybluje do linii końcowej i prawie przewrócił się, i przewrócił się pospiesznie. Jimenez, piłkę zagrał jeszcze w szerszy pola karnego. Interwencją Dziekoński, rywal ciągle przy piłce, jest z lewej strony pola karnego Nowak, ale on jakby z głodu się przewrócił, stał przy nim Błażej Augustyn, piłka wybita przez Twardka, ot tak aby dalej od własnej bramki w kierunku linii środkowej, tam faulowany Maciej Twarowski, no i jeszcze będzie miała Jagiellonia rzut wolny, ale ja będę szczery, bardzo szczery, jak ja bym chciał, żeby to spotkanie już się skończyło, żeby już można było zwinąć cały ten majdan, uciec do samochodu. I tutaj pozwolę sobie zacytować mojego ulubionego bohatera serialowego, Ferdynanda Kiepskiego. Ja nie chcę, ale ja muszę. A co, to już tam sympatycy serialu Świat według Kiepskich sobie dopowiedzą resztę. Tu nie da się po prostu tego dłużej wytrzymać. Jagiellonia jeszcze próbuje prawym skrzydłem. Piłka do Wrzesińskiego. Ten przy linii końcowej atakowany przez obrońcę, przez Gryszkiewicza prawdopodobnie, bo to pozycja dla Adriana Gryszkiewicza. Ostatecznie aut i to dla Górnika Zabrze. I rywale no też oczywiście nie będą się spieszyć z rozegraniem tej akcji. Jagiellonia całą drużyną na połowie przeciwnika, poza bramkarzem Ksawierem Dziekońskim. Wyrzucili ten aut i próbują lewą stroną. Zagrali przez środek. Też takie zagranie, nie wiadomo do kogo. Piłkę przejmuje Mirosław Mazur. Gra na własną połowę do Ksawiera Dziekońskiego. Ten wyszedł przez szesnastkę. Gra piłkę do Augustyna, ale to już jest takie grajmy. Ty do mnie, ja do ciebie. Ot, aby dotrwać do tego końcowego gwizdka, ja bym błagał sędziego Tomasza Kwiatkowskiego, żeby on się zlitował nad wszystkimi nami i skończył ten mecz po 90 minutach. Ale mam wrażenie, że to może tak się nie stać. Niestety, bo tych zmian w drugiej połowie było sporo. Zawsze tam się dolicza jedną, drugą, trzecią połówkę minuty po 30 sekund za każdą zmianę. Czemu? Dwie minuty do końca podstawowego czasu gry. Jagiellonia jeszcze tam próbuje no, tak bardziej chyba udawać, że gra do przodu niż grać rzeczywiście, bo te podania niedokładne. Górnicy też to samo. Już te ostatnie minuty naprawdę chaotyczne dość. Jeszcze Górnik czasami znajdzie się w naszym polu karnym, próbuje tam postraszyć jedną czy drugą akcję. Jagiellonia kompletnie nic w drugiej połowie nie gra. Jak mówię, eksperymentalny skład, zupełnie jakiś taki pozbierany, jakbyśmy grali sparing na zgrupowaniu w Turcji, że trenerzy sprawdzają tego, jednego i jeszcze jakiegoś. No ale Górnicy nie rezygnują. Jeszcze jedna akcja. Wszędobylski, Jimenez. To od prawej strony, to na środku. Teraz z lewej, ale gra do tyłu, do Janży. Wymiana podań z Jimenezem. Wszystko bierze na siebie Jimenez przed polem karnym. Norbert Wojtuszek, zdaje się, teraz on, ale też zagrał do tyłu, do Wiśniewskiego. Wiśniewski do Prochaski. Prochaska przy linii końcowej. Może być groźnie Prochaska i Augustyn ratuje nas przed stratą czwartego gola, bo już się czaił za jego plecami Jesus Jimenez, a był tam jeszcze i Richmond, który też w razie, gdyby piłka przeleciała bezpańska między naszą obrońcą czy napastnikiem Górnika, on tam też był gotowy nogę dostawić. I rozpoczęła się 90. minuta tego spotkania. Zdaje się, że już pan kierownik drużyny z Zabrza ma wyświetloną jakąś tam niestety cyferkę na tablicy, to oznacza, że ten mecz potrwa dłużej. Rzut rożny dla Górnika, wybijemy to, nie wybijamy, piłka przelatuje na drugą stronę pola karnego, czyli na lewą. I cóż, dotykaliśmy tej piłki czy nie? Chyba nie, a jednak tak, któryś z graczy Jagiellonii dotknął piłkę, więc jeszcze Górnicy mają aut. O Jezu, jak tu wieje. Jagiellonia znowu całą drużyną na naszej połowie, piłka z auto pod linię końcową po prawej stronie boiska do Richmonda, ten do Janży, Janża wpada w pole karne, ostry kąt, blokujemy to, ale jeszcze gra się toczy, jeszcze krzyżaczkiem Janża za plecy chciał zagrać naszych obrońców do Nowaka i... A Boże, panie sędzio, za co? Za co te 3 minuty? Cośmy takiego złego zrobili tutaj, że jeszcze 3 minuty nam się każe tutaj stać, siedzieć, kto w jakiej pozycji, tu można paść po prostu. 3 minuty doliczone, no dobra, niech będzie, to teraz już przynajmniej mam stoper i wiem, kiedy ten czas doliczony upłynie. Górnik prowadzi z Jagiellonią 3-1, Górnik zdobędzie 3 punkty, Górnik wyprzedzi Jagiellonię, Białystok będzie miał tych punktów 36, Jaga pozostanie z 34
I przyjdzie nam poczekać na ostatni mecz 16 maja u siebie z Lechią Gdańsk i podziękować rzeczywiście za ten sezon Jagiellonii Białystok. A Górnicy jeszcze próbują podwyższyć wynik i kombinują i piętkami, i tam, i ruleta, i tu, i dookoła własnej osi, i piruet, i podwójny aksel, i nic z tego nie wyszło tym razem. Ale Jagiellonia też nie potrafi przenieść gry na połowę drużyny przeciwnej. O, teraz się udało, Chris Twardek będzie szarżował. Tylko dokąd on tam dobiegnie? Jest z prawej strony pola karnego. Już mu piłka została pod nogą, dośrodkował i może będzie miał asystę. Nie będzie miał asysty, bo nie ma strzału. Przejmuje piłkę Alassana Mané. Jeszcze my możemy nadać się na kontrę. Jeszcze z półtorej minuty doliczonego czasu w tym meczu. Zatrzymany piłkarz Górnika Zabrze faulem Wrzesińskiego na Romanie Prochasce. Rzut wolny dla Górnika, ale też już się nie kwapią z tym, żeby wznawiać tę grę. Więc czekamy z utęsknieniem na końcowy gwizdek w tym meczu. Już koledzy, niektórzy z Zabrza podziękowali, przybili sobie piątki, uciekają ze stadionu, bo tutaj każda sekunda spędzona dłużej to grozi jakimś takim zakażeniem, zarażeniem, zapaleniem płuc, Bóg wie czym. No, żeby tak było 7 maja zimno, to ja naprawdę nie pamiętam. No, ale jeszcze jedna akcja Jagiellonii. Jeszcze przeszrodek Martin Pospisil ruszył bardzo aktywnie, drybluje, podaje w pole karne, niedokładnie. Wybijają to Górnicy. Na środku boiska walczą nasi piłkarze z Richmondem. Mazur do własnego bramkarza, Xavier Dziekoński do Błażeja Augustyna. Górnicy czekają na końcowy gwizdek. Jagiellonia wydaje się, że jeszcze ma ambicje do tego, żeby chociaż raz piłkę kotnąć w pole karne zespołu z Zabrza, ale nic z tego nie wychodzi. Gramy wszerz i sędzia Tomasz Kwiatkowski wreszcie zagwizdał po raz ostatni. Nie, jeszcze nie. Jeszcze pokazuje, że gramy dalej. To po prostu puścił grę, bo tam było podejrzenie faulu jednego z graczy z Górnika Zabrze. No to Górnik jeszcze może ostatnią akcję wyprowadzi. Jesus Jimenez, kółko na środku. I zagranie w prawą stronę do Richmonda. Ten ma z prawej strony boiska sporo miejsca. Co zrobi? Zagrał do tyłu. No i sędzia bierze gwizdek do ust. Nie, jeszcze nie bierze. Jeszcze pan sędzia nie kończy. Ale Górnicy grają do tyłu. Sędzia spojrzał na zegarek. No, panie Tomku. Cytując Tomasza Zimocha, panie Tomku, kończ pan ten mecz i szczęśliwie zakończył. Szczęśliwie dla Górnika Zabrze. W 29. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy Jagiellonia przegrywa w Zabrzu z Górnikiem 1-3. Zaczęło się dobrze, w 15 minucie prowadzenie po strzale Jakowa Policza, w 29 wyrównanie Jimeneza, w 63 z karnego na 2-1 Jimenez, w 71 Aleks Sobczyk na 3-1 dla Górnika, zasłużone wygrana gospodarzy. Jagiellonia wraca z czystym kątem, z pustym dorobkiem punktowym do Białegostoku. Ja dziękuję za wspólnie spędzone blisko 2 godziny. Naprawdę zazdroszczę wszystkim tym, którzy ten mecz obejrzeli dzisiaj w telewizorze, w ciepłych warunkach, z ciepłą herbatą, kawą, Bóg wie czym, z ciepłą zupą. Ze stadionu w Zabrzu, Jerzy Głakowski, Halo Studio.